Nie, tak nie może być, że pierwsze słowa wypowiedziane przez prowadzącego i od razu jest śmiech. Dobra, spróbuję to dzisiaj wytrzymać. Troszkę dłużej dzisiaj z nami zejdzie niż godzinka, widzowie moi kochani, ale najpierw się z wami przywitam. Chciałbym się ze wszystkimi serdecznie przywitać w kolejnym odcinku. Przegląd kulturystycznej sceny YouTube, jest to odcinek 37. Bardzo sprawnie dotarliśmy do odcinka numer 37 i jest to rocznica tej oto serii, a więc przegląd kulturystycznej sceny YouTube. Tak? Co oczywiście było inicjatywą moich widzów, za co bardzo chciałbym wam podziękować. Napiszcie, czy dobrze słychać i czy dobrze widać, bo to jest podstawa, tak? Tego, żebyśmy się tutaj świetnie bawili. Więc możecie napisać, jak słychać i jak mnie widać. I to będzie fajnie. Już chciałbym wam podziękować. Wiem, że będzie dużo więcej osób, bo to bardzo szybko liczba odbiorców rośnie, tak? Ale już teraz chciałbym wam podziękować za. Słychać i widać. Dziękuję za tak gorliwy udział na czacie i za zachowanie kultury. Oczywiście stali widzowie wiedzą, że u mnie na kanale po pierwsze nie można używać słów niecenzuralnych, a więc szanujemy najmłodszych widzów i przede wszystkim zachowujemy kulturę z tego powodu, że my tutaj chcemy przede wszystkim przestrzegać młodych adeptów kulturystyki przed środkami dopingującymi, tak? Przed skutkami, które niewątpliwie mają środki dopingujące. Chcemy tutaj się też zajmować troszeczkę edukacją, a więc nie szłoby to w parze, gdybyśmy używali języka, który nie nadawałby się do kontaktów międzyludzkich. A więc chcemy używać takiego języka, który jak najbardziej nadaje się do kontaktów międzyludzkich i będą mogli też skorzystać najmłodsi, a bardzo przykro by było, na przykład mi by było przykro, gdyby najmłodsi wynieśli z tego nieodpowiednią lekcję, a więc lekcję przeklinania, więc my tego nie robimy, tak? Taka, można powiedzieć, że rodzinna atmosfera. I od razu was przestrzegam, że dzisiaj ten materiał, który nosi tytuł Hardkorowy stek bzdur, będzie bardzo śmieszny i ja prawdopodobnie nie będę mógł powstrzymać się od śmiechu. Jeżeli ktoś nie lubi mojego śmiechu, to nie musi korzystać z tego materiału, tak? Możesz po prostu ten materiał wyłączyć. Ale zanim zacznę ten materiał, to chciałbym spróbować przepysznej kawusi, którą zrobiła oczywiście moja prześliczna żonka. I wiecie, że bardzo często od smaku tej kawusi zależy, czy ten materiał będzie dobry, czy może będzie kiepski. Nie zdarzyło się, żeby był ten materiał słaby. Żaden materiał nie zdarzyło się, żeby był słaby. Oczywiście mówię tu o całym kanale. A przede wszystkim o serii Przegląd kulturystycznej sceny YouTube, ale mimo wszystko pozwólcie, że skosztuję tej kawusi. Coś pięknego. Coś pięknego. A więc tak. Widzowie moi kochani, materiał będzie dosyć długi, bo jest dużo rzeczy do poruszenia, tak? I pozwólcie, że już zacznę, powoli zacznę. Jeszcze raz chciałbym oczywiście ze wszystkimi się przywitać. Jest 437 widzów aktualnie, ta liczba cały czas rośnie. Przywitać się z wami, pozdrowić wszystkich serdecznie. Pod koniec też to zrobimy jeszcze raz. I proszę was wszystkich o, tak jak do tej pory, o pilny udział, gogliwy udział na czacie. To bardzo mi pomaga. Jako prowadzącemu zapamiętajmy, że wszystko jest na live. Ja tutaj nie jestem jakoś specjalnie przygotowany, obwieszony kartkami, tylko mam taki malutki szkic zrobiony, a więc wszystko idziemy i wyjaśniamy na live. Ja tylko i wyłącznie korzystam z własnego doświadczenia, tak? Czasami podpieram się jakimiś badaniami naukowymi, co pewnie dzisiaj też będziemy robić. Lecimy. Jedziemy z tematem. Założę sobie słuchaweczki, jeżeli ktoś ma ochotę. Macie link do donate'ów przypięty. Jeżeli ktoś ma ochotę wrzucić donate'a, bardzo proszę, będzie mi bardzo miło. Zlecimy. Założę sobie słuchaweczki. I oczywiście zajmiemy się materiałem, o który mnie prosicie, więc prosicie mnie, żebym skomentował już od. już od jakiegoś czasu prosicie mnie, żebym skomentował
ten oto materiał. Ja sobie wezmę telefon. Już się śmieję, już czuję, że to będzie ciężko przebrnąć przez to wszystko. Ciężko, ale no spróbujemy, spróbujemy. Mam nadzieję, że się uda, tak? Sobie tutaj tylko odpalę, pozwólcie. No, uruchomię sobie o tak, żebym na telefonie widział wasz, no tutaj wasze wiadomości, tak? A więc tak, lecimy i zapamiętajcie. Nie obrażamy. Nie jest tutaj, można powiedzieć, że sensem tego materiału i sensem tej serii obrażanie kogoś. Sensem Jestem tego bestią, wszystkiego jestem, jest. jestem bestią, a ty hater, hater, skończysz nieco. Haha, czekolada. Serek, 10 złotych. Patryk, jak w wieku 46 lat utrzymać naturalnie wysoki poziom testosteronu? Pozdrawiam z Łomży. Dziękuję Ci, kolego, serdecznie. Pozdrawiam oczywiście Łomżę. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Zapraszam do dalszej części tego materiału. Wystarczy, że będziesz zdrowo się odżywiał, prowadził zdrowy tryb życia, nie używał dużych ilości alkoholu, nie palił papierosów, a więc zdrowo się prowadził. I to, co gdzieś tam mówi nie tylko w sumie Bugnejka, ale bardzo często to mówi Bugnejka, że testosteron po 30 spada. I nie ma dla ciebie już żadnego ratunku, tylko testosteron syntetyczny Haha, podawany z czekolada. zewnątrz. Jest to Luis, kłamstwo, 5 więc musisz się złotych. prowadzić zdrowo. Cześć Patryk. To prawda, że w Leczolandii są karuzele z betoniarek? Dziękuję Ci, kolego, za donate. Oczywiście pozdrawiam i zapraszam do dalszej części tego materiału. Dziękuję Ci za ten humor, bardzo fajnie, ale nie wiem, czy to jest potrzebne, wiesz, bo tu zaraz będzie karuzela śmiechu, więc może nie. Zaraz tu będziemy mieli karuzelę nie z betoniarek, Haha, ale karuzelę czekolada. śmiechu. Karol Kozłowski, 5 złotych. Dobry wieczór, pozdrawiam napięty biceps. Dobry wieczór, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do dalszej części tego materiału. Dziękuję za donate'a i oczywiście przypineczka dla Ciebie, kolego. Przechodzimy, bo to się nie zacznie. Zacznie się zaraz karuzela śmiechu. Lecimy, będziemy omawiać ten oto materiał. Dobra, muszę to przebrnąć. Lecimy, mam sygnatury czasowe i to jest najważniejsze, tak? Gotowi widzowie, lecimy, bo to jest po prostu coś nieprawdopodobnego. I ja myślę, że Robert Bugnejka po tym materiale, który zrobił i który jest udostępniony na kanale Strong Ekipa, stał się największym memem w polskiej kulturystyce. Tak mi się wydaje, no. Tak jakoś mi się wydaje, że jest już największym memem w polskiej kulturystyce i naprawdę memów się pojawi na jego temat mnóstwo. Ja wam opowiem, jakie to będą memy. Ale lecimy. 0,42 to będzie, o, początek tutaj. Zobaczymy, co tutaj się dzieje ciekawego. To wszystkich pewnie zainteresuje. Ale nie, faktycznie Abus ma dosyć takie duże problemy i na jego miejscu też bym skorzystał z rad kogoś, kto się na tym zna. Słuchajcie, ja wychodzę z takiego założenia. Nie masz wiedzy, nie zrobisz nic. Nie masz wiedzy, nic nie zrobisz. Ja nie mam wiedzy, dlatego przyjechałem tutaj, bo po prostu po rady. I co, po co robić coś na pałę, tak? Trzeba osiągnąć elegancki efekt. I tutaj jest właśnie hardkorowy od tego, że nam chłopaki. Ja też jestem za tym, że jeżeli nie masz wiedzy odpowiedniej do treningu, a więc nie znasz się na technice, tak, to fajnie by było skorzystać z czyjegoś doświadczenia przede wszystkim, bo przecież moi podopieczni bardzo często do mnie przyjeżdżają na siłownię i korzystają z mojego doświadczenia. I to jest fajne, bo możesz przyspieszyć pewien proces, a więc już nie musisz uczyć się na własnych błędach. Ale możesz pozyskać doświadczenie od kogoś, kto niewątpliwie błędy już popełnił, tak? No chyba, że jest to ktoś, który korzystał, ktoś też korzystał z czyjegoś doświadczenia. Ale na przykład ja czasami błędy popełniałem, oczywiście, no nie jestem alfa i omega i popełniałem błędy, jeżeli chodzi o technikę ćwiczeń, popełniałem błędy, jeżeli chodzi o dietę, tak? I fajnie skorzystać z kogoś, kto ma wiedzę. Ale już po moich wcześniejszych materiałach chyba wszyscy tutaj widzowie, jak są w liczbie 503, to chyba się zorientowali, że taką odpowiednią osobą, która ma wiedzę, na Haha, pewno nie będzie czekolada. Robert Bugdejka. Adamo, 5 złotych. Dzisiaj podobno wyłowiono jakiś triceps z odry. Właściciel nieznany.
Dziękuję Ci, kolego, i za donate'a zapraszam do dalszej części tego materiału. Myślę, że możesz się zgłosić po nagrodę, bo jest jakaś nagroda, tak? Za to, i myślę, że to może być główny powód skażenia. 25 zł. Siemka, czy znasz Pudziana i co o nim sądzisz? Czy twoim zdaniem jest wzorem sportowca? Pozdrawiam i szacun. Dziękuję Ci, kolego, za donate'a. Pozdrawiam. Oczywiście zapraszam do dalszej części tego materiału. Oczywiście myślę, że Pudzian jest wzorem sportowca. Mimo tego, że bierze środki dopingujące, tak przyznał się do brania środków dopingujących, i uważam, że jest wzorem sportowca. I na przykład nigdy Pudzianowski nie robi tego, co Burnejka. Że nie ma wiedzy, a mówi, że ma. Dziękuję Ci, kolego, za donate'a. Pozdrawiam i zapraszam do dalszej części tego materiału. Co tutaj było w tym donajcie? Tabace. Uważam, że to jest dobre. Nie uważam, że to jest coś głupiego. Uważam, że to jest dobre, tak? Uważam, że tabata może być dobre. Ale dobrze. Lecimy z materiałem, kolego. Mogę to rozwinąć. Jeżeli będziesz chciał, to kiedyś w kolejnych odcinkach, które będą nagrywane nie w formie live'a, to oczywiście mogę to rozwinąć. Ale myślę, że to jest dobre. Lecimy. Jest Robert, który pomoże Abusowi zrobić formę, i to jest podstawa tego materiału, i zobaczymy, jak Robert tutaj ma doświadczenie w pomocy, tak? Bo to trzeba mieć doświadczenie, żeby komuś pomagać. To jeżeli ktoś ma doświadczenie, to może pomóc, ale już po moich wcześniejszych materiałach widzieliśmy, że Robert takiego doświadczenia nie ma. Jeżeli ktoś tego nie zauważył, no to przykro mi, ale myślę, że moje wcześniejsze materiały już uświadomiły, że coś tu może być nie tak. Jak ja już w tym momencie, możecie mi wierzyć lub nie, jak zawsze zresztą, ale ja już w tym momencie stwierdziłem, że nie jest dobrze. Nie jest dobrze, jak zobaczyłem Roberta. Że nam fachowo doradzi i pomoże. Cześć. Siema. O, siema. Widzicie, zobaczcie, co jest. Ma łapę, to pewnie fachowo pomoże. No bo jak łapę ma, im masz większą łapę, pewnie tym masz większą wiedzę, tak? Tak, łapa jest, to wiedza musi być. Lecimy. Pomóc. Będziemy pompować. No. Sorry za spóźnienie. Będą pompować, lecimy dalej. Takie najważniejsze wątki tylko wyłapiemy, tak? Tutaj będzie dobry wątek. Nie wziąłem, no ja nie miałem. Gdzieś pogadamy? No oczywiście, że nie wziąłeś, bo wziąłeś badania moje? Nie No badania obowiązkowo, Abus. No przecież chodzisz do lekarza Burnejki i badań nie masz? Szymon Tur, 5 zł. Pudzian tytan pracy, mało takich w obecnych czasach. Dziękuję Ci, kolego, za donate'a. Pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału. Oczywiście masz rację. Pudzian jest tytanem pracy i tego mu nikt nie zabierze. I tak jak powiedziałem wcześniej, Pudzian nigdy nie udaje kogoś, kto się na czymś zna, jeżeli się na czymś nie zna, tak? Pudzian naprawdę fajny, równy gość. Ja na Pudziana nie mogę złego słowa powiedzieć. Lecimy. I nie bazuje. Nigdy Pudzian, nie widziałem, żeby Pudzian bazował żerował na zdrowiu i życiu młodych adeptów kulturystyki. Nie widziałem. Witaj, Patryk. Miałem dzisiaj rozmowę z moim ojcem. Twierdzi, że popadnę w przyszłości w nauk tak jak on, że życia nie znam. Jest alkoholikiem. Uprawiam kalistenikę od paru lat. Zasmuciła mnie ta rozmowa, smutna buźka. Dziękuję Ci, kolego, za donate. Oczywiście zapraszam do dalszej części tego materiału. Pozdrawiam i myślę, że każdy jest kowalem własnego losu. Tak, to co powiedział Twój ojciec, to nie jest prawda. To jak Ty sobie ułożysz życie, tak Ty życie będziesz miał. Tak? Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. To jest takie powiedzenie, to jest prawda. A więc to, co powiedział Twój ojciec, rzekomo skazując Cię już na alkoholizm, to ja bym się tym w ogóle nie sugerował i nie przejmował, tylko po prostu robił wszystko, żeby tak się nie stało, tak? Wszystko, żeby po prostu... Zresztą Ty już robisz, tak jak napisałeś, a więc trenujesz, masz jakieś hobby, trenujesz sport i już jesteś na dobrej drodze, żeby tak się nie stało, jak Twój ojciec powiedział, żebyś po prostu nałogów nie miał. Lecimy dalej z tym materiałem. Ja nie miałem. Dobra, to ja muszę iść do samochodu po badania. Musisz iść po badania, bo Robert Burnejka musi badania zobaczyć. To jest doktor Burnejka i on musi zobaczyć badania. Jak nie zobaczy badań, tak Radzikowski już się drapie po nosie i wie, że badania muszą być w tej sytuacji, bo inaczej Robert nie pociągnie. Bez badań nie da rady. Badania są tutaj podstawą. Bez badań nie ułoży diety. Prawdziwy trener personalny i fachowiec, który ma 6 dych w łapie, nie ułoży bez badań diety. Badania muszą być, a więc przejdziemy sobie do tych badań. Przejdziemy sobie do tych badań. Ale tu zanim przejdziemy do badań, to jeszcze Wam coś pokażę fajnego.
była szansa, bardzo duża szansa, że Radzikowski mógł uratować całą sytuację. Radzikowski mógł uratować cały materiał, bo Radzikowski nie głupi chłop, tak? Cwany chłop i wiedział, że w momencie, kiedy Robert zacznie prawić swoje mądrości, to może stać się największym memem w kulturystyce. I Radzikowski to wiedział i chciał ratować sytuację, tak pięknie chciał ratować, ale nie udało się. Nie uratował sytuacji, przeszkodził mu Abus. Posłuchajmy. No dobrze. Zrób trening, zostaw mu te badania, on ci rozpiskę wyśle. Zostaw mu badania, on ci rozpiskę wyśle. Lepiej, żeby widzowie tego nie widzieli. Lepiej, żeby widzowie tego nie widzieli. Zaufaj mu, Abus. Zrób to, co powiedział Krzysztof. Bo to się źle skończy. No. Nie, ja chcę usiąść z Robertem pogadać. Ty sobie pogadamy. Możemy po treningu jakoś porobić. Ćwicz, ale ja mam nie czas mam. Godzinę. Godzinę macie? No. A, okej. Okay. To wiesz, jak się... Godzinę ma. Godzinę starczy lekarzowi? O, jest pytanie. Bardzo fajnie, w międzyczasie odpowiem. A ty układasz dietę bez badań, Patryk? No lekarzem nie jestem. To po co mi badania, żeby ułożyć komuś dietę? Nie rozumiem. Nie rozumiem. Naprawdę nie zrozumiałem tego. Ale dobrze, może w dalszej części się dowiemy. Lecimy tutaj do badań. I Robert Burnejka zacznie analizować badania. Przepraszam? Doktor Robert Burnejka. Bo to trzeba mieć na uwadze, że to jest doktor Robert Burnejka, który będzie analizował badania. Zobaczmy tą szybką, sprawną analizę badań, tak? Tak, ale tutaj jeszcze jest jeden fragment, który nas zainteresuje. O, tutaj. No dobrze, sprawdź. Ja po prostu teraz trzymam. Gdzieś widać, też wagę musimy sprawdzić, zapomnieliśmy. Chris, 5 zł. Witam serdecznie, Patryk. Chciałem serdecznie w imieniu swoim i wszystkich dobrych widzów podziękować ci za to, co dla nas robisz. Poświęcasz swój czas i motywujesz. Dla mnie jesteś autorytetem. Życzę zdrowia. Bóg z tobą. Dziękuję serdecznie za tego donata. Oczywiście pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. I mogę powiedzieć tylko proszę. Aha, proszę i przejdźmy do... O, nie przejdziemy. 5 zł. Przecież ta banda cymbałów, gdyby miała wbiec na 15 piętro, to potem zawał. To są ci nowocześni sportowcy? No, kolego... Mówiłem, żeby nie obrażać, tak? Żeby nie obrażać i to jest podstawa tego kanału. Oczywiście dziękuję ci za donate'a, zapraszam do dalszej części tego materiału i proszę wszystkich o zachowanie kultury, bo to jest podstawa, tak? Zobaczmy, co tu Robert chce od Abusa. No dobrze, sprawdź. Ja po prostu teraz trzymam... Gdzieś widać, też wagę musimy sprawdzić, zapomnieliśmy. No wagę trzeba sprawdzić, zapomnieli wagę sprawdzić, ale już dietę idzie układać. No to pewnie na samym początku sprawdzi wagę podopiecznego, przynajmniej ja tak robię. Więc sprawdzam, pytam o wagę, charakter pracy, no i wtedy mogę stan zdrowia, tak, ewentualne uczulenia i wtedy mogę zabierać się za układanie diety. Ale tutaj wagę trzeba sprawdzić i co z tą wagą? Sprawdzimy? Dobra, sprawdź. Ja po prostu teraz trzymam, ja powiem ci zaraz coś ci powiem jeszcze, nie? Powiem ci, pojechaliśmy do Krakowa na hotelu, siedziałem, ale bardzo ładnie masz zrobione. No i nie sprawdzili tej wagi. Nie sprawdzili wagi, ale lecą dalej. Lecą dalej z badaniami. Ja tutaj mam sygnatury czasowe, tak? Też żeby za dużo nie naruszać praw autorskich, bo nie ma takiej potrzeby. Tutaj. Badania. O. Roberta. I słuchaj, no to prosiłeś, żebym zrobił badania, to są moje badania, nie? No, doktor Burnejka bierze się za badania. No, analizuj, doktorze. Co tutaj mamy w tych badaniach? No dobrze, zaraz czy to dobre, czy niedobre? O co tu chodzi, prawda? Zaraz sprawdzimy, o co tu chodzi. Nie wróży to już najlepiej. Pierwsze słowa doktora Burnejki, zaraz sprawdzimy, o co tu chodzi. Myślałem, że lekarz wie od razu, o co chodzi w badaniach. No dobrze, zaraz zobaczymy, o co tu chodzi. Nie wróży to już najlepiej, więc analiza czuje, że już wzięła w łeb, ale lecimy. To wszystko mamy tak.
Na białe, na WBC nie patrz, bo ja mam takie od 15 lat, tą dolną granicę, 3,5-4. No. A, okej. Okay, odporność, to białe, WBC. To już genetycznie masz trochę obniżony, nie? Tak. To jest ten. No, to też to kurde jest, wiesz. Tam masz tarczycę, jest, później prostatę. Okej. Okay. To... Wszystkie badania porobił Robertowi. Tarczyca, prostata, wszystkie. Lekarz zaraz ci powie. Doktor powie ci, o co chodzi w tych badaniach. Chwilka. Daj mu chwilkę, on już paluszkiem leci, zaraz, tylko się chwilkę zastanowi. Okej. Okay. To wszystko, kurde, dobra. Cholesterol masz dobry też. No cholesterol mam dobry, tarczycę mam dobrą. No wszystko mam dobre generalnie. Ty nie wiem jak tam hormony, no zobacz hormony, nie? Zobacz, doktorze, hormony. Hormony proszę zobaczyć. Bo to wszystkie specjalizacje ma doktor Burnejka. Teraz zajmie się hormonami. Jestem bestią, a ty hejter, skoczysz dziecko. Czekolada. Braśl, 10 zł. Podobno Robert chciał Abusowi zaproponować HMB w czopkach, ale w ostatniej chwili się opamiętał. Dziękuję ci kolego za donate, zapraszam do dalszej części tego materiału. Całe szczęście, że nie poszło to HMB w czopkach, ale prawie w czopkach szło już BCA. BCA już prawie szło w czopkach. Nawet może zaraz dożylnie by szło, ale takie dawki, że zaraz by Abus nabijał z samego BCA, by kalogię nabijał w diecie. Ale dobrze, lecimy. No, doktorze? No. To hormony masz na ostatniej kartce, no ale przejrzyj wszystko. Bo ja... Nie mów mu, on wie. Robert wie, po co mu mówisz? Robert wie wszystko. Robert ma wszystkie specjalizacje, zaraz hormony. Przejrzał już wątrobę, powiedział, że wszystko jest w porządku. Czego chcesz? Od doktora chcesz uczyć? Abus. Troszeczkę ogłady. Lecimy, Robert. Pokaż mu, jak powinno się analizować badania. Robimy się tarczycę, prostatę. Tak, tak. I wątroba. Też kurde, super masz. Jeszcze nie jestem złomem. Glukoza, trochę glukozy masz. Tak, ale to też... Ale to tyle, to tam wiesz. Ty, nie? Zawsze mam niżej stówy, 85-90. No właśnie, właśnie. Testosteron jest na ostatniej kartce. Tu masz hormony. Nie musisz, doktor wie. Po co powtarzasz? Jabus, daj analizować. Daj, niech pracuje doktor. Doktor Burnejka teraz pracuje. To jest, no właśnie, osobne. Zbliżenie. Pociągnął nosem. No, co tam widzisz, doktorze? Podśpiewał. Czuję, że będzie dobra diagnoza. Postawił diagnozę, podśpiewał, podciągnął nosem. No, dalej. Prolaktyna też, kurde. Bardzo dobrze. Kurde, też masz. Trochę niby tak, trochę wyżej normy, ale jest ok, jest bardzo dobrze, jest normalnie. Jest, idzie dobrze, jest ok. Nie. No to testosteron, no kurde, masz ten. Słabo? Masz, nie to, że słabo, no ale tak po środku. Nie to, że słabo, ale tak po środku. Nie pasuje doktorowi. Doktor jest z tym zasmucony, taką minę zrobił i po środku skali to już nie jest dobrze. Musi być od razu za skalę, albo na samej górze skali. Musi być przyciśnięte do samej góry skali. Wtedy doktor happy. Teraz doktor nie jest happy, tak? A więc niezadowolony doktor. Testosteron, no co zrobimy z tym, że jest na środku skali? No. Aha, czekolada. Patryk, 5 zł. Piękny dzisiaj final tańca z gwiazdami. Robert Betoniarka Burnejka zaraz sam Abusowi prostate sprawdzi i przepisze mu HMB na czczo. Dziękuję ci kolego za donate, oczywiście pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału i zaraz zobaczysz, co on mu przepisze. Nie tylko leczo. Jak on by mu tylko leczo przepisał, ja bym się w ogóle nie czepił do tego materiału. 5 zł. Witam. Czy mając chorad 6 mogę wspomagać się białkiem i kreatyna? Dziękuję ci kolego. Najlepiej, żeby ci odpowiedział na to lekarz, tak? Nie wiem, jak to jest zaawansowana, jak w jakim zaawansowaniu jest twoja choroba. I na takie właśnie pytania odpowiada lekarz. Nie odpowiada trener personalny, tylko lekarz, tak? No, on na przykład może się zgłosić do doktora Burnejki. On ci odpowie, on od razu wszystko wie. No i tak, niezadowolony, co zrobimy, Robert? Będziemy leczyć, czy nie? Czyli tak adekwatnie... Jak powinno być tak naprawdę w twoim wieku, nie? A, i już zyskuje mój szacunek. Tak, jak powinno być w twoim wieku.
Tak jak powinno być, a więc w połowie skali jest okej. No i co? Ale to jest za mało do... No. Do czego jest za mało? Do czego? O, trochę wiesz, no, no widzisz, no ten z wiekiem to kurwa widzisz, już połowa prawie spadła, na przykład ma z max. Pamiętajcie, jak testosteron macie w połowie skali, nie na samej górze, tylko w połowie skali, tak jak powinien być. Ja myślę, że u 99% nastolatków jest testosteron w połowie skali. Tak? Ale Robert mówi, że jak jest w połowie skali, to już o połowę spadło. Bo doktor wie. Doktor nie jest tylko doktorem, ale doktor też ma specjalizację jasnowic. I wie, ile abus miał wcześniej. A więc abus, doktor wie, że abus miał na samej górze skali, teraz jest w połowie, a rachunek prosty. Połowę już mu spadło. Jeszcze. Ten z wiekiem to kurwa widzisz, już połowa prawie spadła. Na przykład ma z maksymumości mi 3, a tu masz 4,1. No to, ma... no to jak? No to obliczył szybko. Nawet kalkulatora nie potrzebował doktor. Było 8 coś, maksimum skali jest 4, połowę spadło. Prosty rachunek. Co, wrzucimy abusa na teścia? Czy jak? Czy na sarmy? Na co będziemy go wrzucać? No, dawaj Robert, rzuć go na coś. Masz połowę jakby tego, co, co by miał, jakby wiesz. Czyli... No jakby wiesz, połowę tego, co? A skąd wiesz, ile abus miał wcześniej testosteronu? Skąd wiesz, jaki był jego poziom testosteronu wcześniej? Że gadasz głupoty, że mu o połowę spadło. Robert, o co chodzi? Byś wprowadzasz teraz w błąd podopiecznego. I to w straszny błąd. On nie wie, co ma teraz ze sobą zrobić, chłopak. No ale ty mu pomożesz. No, w jaki sposób ty mu pomożesz, doktorze? Kwalifikuje się na tą terapię zastępczą, no. No tak, tak, tak. No, trzeba troszkę... Tylko, że wiesz co, ja to bym... Kwalifikuje się na terapię zastępczą. W połowie ma testosteron, zdrowy chłop. W połowie ma testosteron, ale kwalifikuje się na terapię zastępczą. Ja myślałem, to może ja głupi, bo ja myślałem, że testosteron można przyjmować i ktoś będzie się kwalifikował na terapię zastępczą, jeżeli ma poniżej normy testosteron. A tu jest w połowie i też się kwalifikuje. Czekolada. Tomcio Paluch, 5 zł. Cześć Patryk, czy rozmawiałeś może z Jarkiem Ninja po tym materiale, o nim uśmiechnięta buźka? Dziękuję ci, kolego, za donata. Zapraszam do dalszej części tego materiału. Oczywiście pozdrawiam i tak rozmawiałem z nimi to nieraz po tym materiale. Lecimy dalej. Aha, czekolada. Chris, no, nie 5 tak złotych. Berneki podopieczni przyszli wczoraj z miarą krawiecką do Biedronki. Jeden złapał za worek cukru i mierzy i mówi 25 cm. Pytam się, co robi, a on, że Robert kazał mu zmierzyć cukier. Ale po co? Miarą ma mierzyć? A wiem, prawdopodobnie nawiązujesz do dalszej części tego materiału. Ale dziękuję ci za donate, oczywiście pozdrawiam i zapraszam do dalszej części tego materiału. Pewnie chcieli cukier na centymetry mierzyć, a nie na kilogramy. Ale dobrze, przechodzimy dalej. Przechodzimy dalej. Bugnajka tutaj analizuje sobie fajnie badania i co? Przepisze mu testosteron, tak? Przepisz doktorze mu coś i wystaw receptę. Tak, delikatnie. Tylko wiesz co, ja to bym chciał tak delikatnie, nie? No czyli... Tak, tak, to nic nie mówimy, o to wiesz, to mówimy o dozie. I to jaka dawka? Co ty uczysz doktora? Jak doktor wie, abus, nie wtrącaj się. Doktor powiedział, że masz w połowie skali, połowę ci testosteron spadł. Czego jeszcze nie zrozumiałeś? Doktor zaraz ci przepisze receptę, ci wystawi. Wszystko w porządku, wykupisz leki i będzie dobrze. Daj doktorowi pracować. Doktor Bugnajka pracuje. Pracuj, doktorze. Jaka to może być? Cent na tydzień? Nie, myślę, że 200 mg tygodniowo to wiesz już. Świat i ludzie. Tak, to naprawdę. Czyli 2 cm. To jest będzie, wiesz, mało. To będzie tak mało, bo to jest w ogóle, wiesz. Ale wiesz, o co mi chodzi, żeby też mięśnie powychodziły, no nie? Tak, 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 no ale to jest... Powychodzą ci mięśnie, ci powychodzą, na sobie będziesz miał takie mięśnie jak ja, powychodzą ci takie buły, będziesz miał jak Robert, ci powychodzą. Wiecie co, to jest, naprawdę ten materiał jest żenujący i ja, to jest śmieszne, zgadza się, ten materiał jest śmieszny. Ja wcześniej mówiłem, że wygląda to troszeczkę jak, nie chcąc obrażać, jak głupi i głupszy, tak, ale...
materiał jest na tyle żenujący, że bardzo mocno wprowadza w błąd młodych adeptów kulturystyki. I proszę was, młodzi, ludzie po 30 nawet, nie słuchajcie tego steku bzdur. Robert tu takie bzdury opowiada, że tego się nie chce słuchać. On po tym materiale będzie największym memem w polskiej kulturystyce. Jeżeli ktoś ma testosteron w połowie skali, zdrowy chłop, wejdźcie sobie do mnie na stronę www.patyk2703.com. Tam macie podopiecznych. Większość moich podopiecznych to ludzie, którzy naturalnie trenują. Zdarzają się też tacy, którzy są na środkach. Ale większość trenuje naturalnie. I to są ludzie, którzy testosteron mają tak samo jak Abus. Tak samo. Zdrowe chłopy. Ale nie Robert Burnejka, przepraszam, doktor Robert Burnejka wie, że jeżeli testosteron jest w normie, powtarzam, w normie, w połowie skali, to on wprowadza człowieka w błąd i mówi mu, że ten testosteron spadł o połowę. Robert, dlaczego ty opowiadasz takie głupoty na YouTube? To jest niedopuszczalne. To jest niedopuszczalne. Ten materiał jest szkodliwy dla ludzi. Szkodliwy, ale to nie pierwszy raz, kiedy ty chcesz komuś zaszkodzić. To jest nie pierwszy raz, co ja zaraz udowodnię dalej. I takie jak materiały jak mój, ja coraz bardziej uważam, że są potrzebne. Z tego powodu, że nie można, naprawdę nie można pozwolić na to, żeby ktoś takimi głupotami zniszczył komuś życie, zdrowie, a w ostateczności może życie. Nie wolno na to pozwolić. Ja myślę, że większość moich widzów się ze mną zgadza. Po prostu na to nie wolno pozwolić. Lecimy z dalszą częścią. I tu Robert już chyba o testosteronie nic nie będzie mówił. Czy jeszcze coś lekarz przepisze? Przepraszam, doktor Burnejko. W ogóle taka, wiesz, dawka taka, jakby taka tylko podbić, to nic tu nie będziemy ostro robić, żeby coś, kurde, wiesz. Ostro nie chcę, nie? Bo, no właśnie. No to w takim razie, jeżeli on ma testosteron w połowie skali, jest zdrowym chłopem, to po co ty chcesz mu mieszać w hormonach i robić mu małą dawkę testosteronu? Po co chcesz mu zablokować jego naturalną produkcję testosteronu? Po co? Robert, po co ty chcesz mu zrobić krzywdę? W jakim celu? Haha, czekolada. PIOTR 1305. 5 zł. Siemka Patryk, jakie suplementy według ciebie działają i mają realny wpływ na budowę sylwetki, a które to tylko robienie siana na niewiedzy ludzi? Pozdrawiam twój stały widz, uśmiechnięta buźka. Dziękuję ci, kolego, za donate. Oczywiście zapraszam do dalszej części tego materiału. Pozdrawiam i u mnie na kanale jest taki materiał z suplementami, z których ja korzystam. Pod moim materiałem masz link do Amazona i też jest, masz tam polecane suplementy, które ja polecam i które, z których ja korzystam i z których korzystają moi podopieczni. Ja nigdy nikomu nie poleciłem suplementu, którego nie uważałem, że jest zasadny. Nigdy nie zrobiłem takiego świństwa, że komuś coś poleciłem za pieniądze, że ktoś mi za coś zapłacił i ja to zareklamowałem. Ja nigdy w życiu bym tego nie zrobił. I ja się właśnie odróżniam tym, od innych, którzy są w social media. Ja nie mówię, że wszyscy są tacy, że ci sprzeda nawet coś szkodliwego, żeby tylko na tobie zarobić, tak? Albo sprzedać coś, co nie działa, żeby tylko na tobie zarobić. Ja nie mówię, że wszyscy, ale mówię, że ja się bardzo często od nich odróżniam tym, że ja po prostu tego nigdy nie zrobię. I te firmy dobrze o tym wiedzą, bo bardzo często pisały do mnie firmy. Ja nie będę teraz wymieniał, ale jakbyście chcieli, kiedyś zrobię o tym materiał. I pisały do mnie firmy, Patryk, czy moglibyśmy rozpocząć współpracę? I to nie tak dawno nawet. Ja od razu pisałem prosto z mostu. To i tego nie będę reklamował, ponieważ te suplementy nie działają. Bo te firmy przede wszystkim bazują na czymś, co jest tanie w produkcji, ale niekoniecznie musi działać. Dlatego u mnie nigdy tego nie zobaczycie. Ja nigdy nie polecę czegoś, co po prostu nie działa. A jak kiedyś popełniłem błąd, to zawsze za to przepraszałem. Zawsze za to przepraszałem. I wiecie, że ja zawsze mam odwagę, żeby przeprosić. Lecimy dalej. No. To chodzi. No ale ci powiem, kurde, bardzo super te badania. Badania są super, Robert. Tak, może i te badania są dobre. Ale po tym, co ty mu zrobisz,
proponujesz mu syntetyczny testosteron, kiedy chłop jest zdrowy, to każdy lekarz ci powie, że te badania po tym twoim rozpisce, po tej twojej recepcie, one już nie będą takie świetne. A więc patrzysz teraz na te badania i przemyśl to, Robert. Bo ty mu proponujesz syntetyczny testosteron, a po tym, co ty mu proponujesz, już te badania takie świetne nie będą. Dlatego warto to przemyśleć. Żeby sobie chłop nie zrobił krzywdy. Bo on ma testosteron w normie. W normie ma. I to, co ja mówiłem wcześniej, to się potwierdza. On ma chyba ponad 3 dychy, tak? Ja nie wiem, ile on ma lat, ile Abus ma lat. Może w moim wieku, może trochę młodszy. Jak wiecie, to możecie napisać, ile on ma lat. No ale po co chcesz mu, Robert, zepsuć zdrowie? Po co chcesz mu te badania zepsuć? Te wyniki badań. Lecimy dalej. I tutaj się rozpoczyna już. Już się rozpoczyna dalej. 11. Przechodzimy do diety. Robert Burnejka bez poznania wagi człowieka, bo jeszcze wagi nie sprawdzili, sprawdzą po materiale wagę. 43 lata ma, to jest starszy ode mnie. Piszą wszyscy 43, 40 i to jest potwierdzenie tego, co ja wam mówiłem. To jest zaprzeczenie temu, co mówił kiedyś Robert na kanale sportowym, że w wieku 40 lat trzeba wchodzić na TRT. Borek mówił, że w wieku 30 lat i się podpierał słowami lekarza, co zaraz wyjaśnimy w dalszej części tego materiału. Ale powiem wam, że to jest przykre, że mimo tego, że on to wie, Robert to wie, że badania są w normie, że testosteron jest w normie, to mimo wszystko chce mu zniszczyć zdrowie. O co tutaj chodzi? O co tutaj chodzi? Nie wiem, jakąś promocję masz specjalną na testosteron, czy jak? O co tu chodzi? Lecimy dalej. Wiesz, to wszystko do zmiany, tylko uśmiejesz musimy się. Obciąć. Będziesz rano. Przyjmij ósma. Ósma? Powiesz, że dużo. Okay. No, w tygodniu robię z 80 km na rowerze. Okej, okay, no dobra. To teraz o suplementacji zaraz dojdziemy, ale teraz najpierw dieta. Nie? Dobra. No. Tak, dieta. Skupmy się na diecie, doktorze. Doktor będzie układał dietę. To jest najgorsze. Wiele osób zadaje mi pytanie po tym materiale, tak? Wiele osób mi zadaje pytanie, czy to jest błąd, że trener personalny nie oblicza zapotrzebowania kalorycznego. Jest to błąd, ponieważ Robert Burnejka nie wie, ile ma obciąć kalorii, tak? Jeżeli obliczyłby zapotrzebowanie kaloryczne, to by wiedział, żeby nie obciąć za dużo kalorii. 5 zł. Siemka Patryk, jak typujesz wynik walki Słodkiewicz-Wyskarwat? Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję ci, kolego, za donate. Oczywiście zapraszam do dalszej części tego materiału. Myślę, że Karwat wygra to. Myślę, że wygra to lekko. Mogę się mylić oczywiście jak każdy, ale myślę, że wygra to lekko. Leciutko. Tak uważam. A zobaczymy jak będzie. Ale tak, wiele osób mnie pyta, czy to jest błąd, że ktoś układa dietę bez obliczenia zapotrzebowania kalorycznego. To jest straszny błąd. To jest niedopuszczalne, nieprofesjonalne i to jest taką dietę, to może sobie ułożyć o Kaziuz pod sklepem, na rogu. Przy gadce, przy piwie. W czasie gadki przy piwie. Musisz znać wagę podopiecznego. I musisz zrobić deficyt kaloryczny. Deficyt kaloryczny nie możesz zrobić za duży. Nie możesz połowę ciachnąć kalorie. Nie możesz, bo zamęczysz gościa. Po prostu gościa zamęczysz. On na tej diecie wytrzyma kilka dni. Będzie robił pod siebie, no bo jak ty chcesz dostarczyć mało paliwa i jechać dużym samochodem, z dużym silnikiem, no nie da się tego zrobić. Trzeba po prostu znać wagę. No waga to jest podstawa. Waga to jest podstawa. Jak znasz wagę, to możesz zacząć liczyć. Uwaga. I teraz ktoś mógłby mnie zapytać, Patryk, czy bez kalkulatora kalorii i wpisywania produktów da się obliczyć dietę? Jeżeli ktoś ma duże doświadczenie, to obliczy dietę. Obliczy dietę. Ja na przykład potrafię obliczyć dietę i nie za dużo się pomylę, ale będę bazował na produktach nieprzetworzonych, tak? Na tych produktach, które mniej więcej w diecie ustalam.
i obliczę dietę. Bez problemu, nie mając kalkulatora, ale muszę znać wagę podopiecznego. No to bez tego ani już. A tutaj Robert wagi nie zna i zaczyna liczyć. Ja nie wiem, co on liczy, co on chce tutaj na tej kartce wyrysować. Ja wam pokazywałem wczoraj bodajże, co on chce wyrysować. Nie wiem, czy ja tutaj mam. O, pewnie takie coś chce wyrysować. O, to będzie dieta Roberta. To będzie dieta Roberta. To chce Robert wyrysować na tej kartce. Prawdopodobnie to wyrysuje. Bo nie znając wagi podopiecznego, to pewnie będzie to skrobał. No, szkic zrobi, tak? Diety, taki ludzik. Owsianka może być? Dochodzi ramę, wstaje. Owsianka, to nie jest koncert życzeń. Abus, daj doktorowi pracować, nie owsianka, nie wyskakujesz mu tutaj ze swoimi produktami, daj doktorowi zrobić siebie największego mema w kulturystyce w Polsce i nie przeszkadzaj mu. Jaka owsianka? To jest dieta, nie koncert życzeń. Daj, niech doktor pracuje. To od razu BCA? BCA od razu. Od razu BCA, jeszcze w czopkach najlepiej mu zapisz. BCA od razu, najlepiej w czopkach. W czopkach BCA. Owsianka może być? Dochodzi ramę, wstajesz, to od razu BCA. BCA od razu. Od razu BCA musisz załadować, żeby nie palić mięśni. No. Tak, bo tak to spalisz. Obudzisz się, nie załadujesz BCA, ja na przykład z rana nie biorę BCA. I czuję, jak te mięśnie po prostu się palą. Żona mnie gasi. Żona taki kot strażacki na mnie zarzuca. Się palę. To wszystko się pali. Topię się. Jak T-1000 w łóżko się wtapiam. Wszystko się pali. Robert, masz rację. Bez BCA nie pojedziesz. Abus. Spalisz się, zaczniesz się topić. Wszystko się spali, łóżko się spali, wszystko przepalisz. Całą posadzkę przepalisz. Do piwnicy wpadniesz bez tego BCA. Musi być BCA. Dobrze Robert mówi. Inaczej tylko ogień. Pożar i ta cała dieta ci się na tej kartce spali, co od Roberta weźmiesz. No, no. I ci zabije głód. To samo. Czyli to jeszcze... Zabije aptekarz. Głód. 5 zł. Patryk robi live w piątek, bo się Burnejka klika. Ludzie, oglądacie te wszystkie filmy z przymrużeniem oka i róbcie wszystko świadomie, a cygan się wkresil w dietę, bo w 1000 widzów podopiecznych szuka pozdo. Dziękuję ci, Kożlego, za donata. Pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału i powiem ci, że ja nigdy o widzów nie walczyłem. Nigdy nie walczyłem o widzów. Nawet w tym momencie. Zobacz. 570... O, przepraszam, 1000. Chciałem powiedzieć 500. Przepraszam, widzowie, 1000 osób. Mnie w tej chwili ogląda. Oglądało mnie czasami 2000 osób, jak robię na przykład live'a w niedzielę. I moi widzowie o tym wiedzą. Ja robię te materiały przede wszystkim dla swoich widzów. A jeżeli komuś się nie podoba, to przecież nie musi tego oglądać, tak? Ja robię to dla widzów. Co zresztą widziałeś po donate'ach, które wchodziły. Widzowie mają do mnie szacunek. Prawdziwi widzowie mają do mnie szacunek za to, że ja robię te materiały. Przestrzegam przed środkami, bo nikt inny tego nie zrobi. Nikt inny tego nie zrobi. Bo kto będzie chciał mówić, że Robert Burnejka gada głupoty? Kto pokaże, że Robert Burnejka sprzedaje sarmy? Ktoś pokazał na YouTube polskim, że Robert Burnejka sprzedaje szkodliwe środki dla zdrowia i życia ludzkiego? No kto pokazał? No nikt nie pokazał, tylko Patryk pokazał. No tylko Patryk miał odwagę, tak? A więc przechodzimy dalej. Suplement, dobra, najpierw... Ale to wiesz, to dojdziemy do tego, tylko mówię. Je głód, co tam było? To samo, nie? Czyli to jest suplement, dobra, najpierw... Sprawi, że nikt nie będzie musiał cię kocem gasić, strażackim, takim, przeciwpożarowym i zabije głód. Metoda na głoda. Kiedyś była taka reklama Danio chyba, tak? Metoda na głoda, zabije ten głód. Jak kapciem, tylko pojawi się głód i od razu zabije ten głód. Głód zabity i się nie wpalisz, nie wtopisz się w łóżko, nie spali ci mięśni. No to wiesz, to dojdziemy do tego, tylko mówię. Wstajesz robić tą kartkę. Dobra, ja ci nie będę przeszkadzał, ty mi tłumacz. A później, no. Później posiłek. Jak wracasz, się wykąpiesz tam wszystko. No, no. Pierwszy posiłek. I sobie pierwszy posiłek. Pierwszy posiłek. No, doktorze, pierwszy posiłek. Czy posiłek będzie 9 jajek. Nie można dać 10, Robert. Do prostego rachunku. I tak nie liczyłeś zapotrzebowania. Daj 10. Robert, zmień na 10. Proszę cię, zmień mu na 10, bo i tak zapotrzebowania nie policzyłeś. To po co dajesz 9? 9, skąd liczba 9 się wzięła? Może w głowie miałeś 69, skąd liczba 9 się wzięła? Bo ja nie wiem, skąd to 9 się wzięło. Wyrosło to jak krzewy niepotrzebne w trawie. 9, jak chwasty to wyrosło. Nie można było dać od razu 10 do prostego rachunku i tak nie liczyłeś, ile ma zapotrzebowania. Daj 10.
Dla prostego rachunku, żeby się chłop nie pomylił. Zapisz mu 10. Nie, tylko białka. O, nie, tylko białka. Aha, to 9, ale tylko białka. No czuję, że Abus już się nie łapie. A co z żółtkami w takim razie? Żółtka, białka plus jedno żółtko. Jedno żółtko. Aha. Po 9 plus 1 daje 10. No i ja znowu wyszedłem na głupka. No. Chodziło o 10, tylko chodziło o to, żeby było 9 białek i jedno żółtko. A 9 plus 1, widzowie, daje nam 10. No, jedno żółtko, 9 białek, to jednego nie wyrzucasz, tak? Abu, zapamiętaj, wyrzucasz tylko 8. Jedno zostawisz. No. Dobra, no. Jak ja to lubię, to nie będę miał problemu z tym. No. Tak, 9, to nie ma problemu. 9 jajek. Ja jem 3-4 na śniadanie. Na pierwszy posiłek ja jem 3-4 jajko. Ty zjesz 9. Dokręć mu bardziej śrubkę, Robert. 9 jajek to za mało. Daj mu lepiej mu podkręć. No to po prostu wyrzucasz 9. Tak, to razem prawda. Wszystko wyrzucasz, jedno żółtko na patelnię. Wojtek, 5 zł. Cześć Patryk, jak oceniasz sylwetkę youtubera Ketokocur? Czy on jest naturalny i co sadzisz o ketonach egzogennych? Pozdrawiam ciebie i żonkę. Dziękuję ci, kolego, za donate. Oczywiście pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału. Ja już o diecie keto się wypowiadałem. Uważam, że dieta keto jest dla osób chorych. Tak? Jeżeli ktoś jest chory, zgadza się, dieta keto może czynić cuda, tak? Tak w cudzysłowie. I dla kogoś, kto ma na przykład cukrzycę, tak, insulinooporność, to naprawdę dla takich osób dieta keto może być zbawienna, ale nigdy dieta keto nie będzie dobra dla osób zdrowych, tak, zwłaszcza na dłuższy okres. I co sądzę o sylwetce keto, który on jest bardzo szczuplutki, tak, on jest docięty, ale bardzo szczuplutki, chyba to też z tego powodu jest bardzo szczuplutki, że właśnie jest na tej diecie keto cały czas. A tak poza tym, no to za bardzo nie śledzę. Ale jak będzie więcej widzów zainteresowanych, to oczywiście no, się zobaczy i się wypowie na ten temat. Nie ma żadnego problemu. Lecimy dalej. Jak używasz do smażenia, to najlepiej masło klarowane. Ale to ma być jako jajecznica, tak? Tak, to najlepiej. Nie, nie. Nie, no ja. No jak, no jajecznica. Jak całe zjesz, to zmieni się makro. No, Abus, nie wiedziałeś? Nie wiedziałeś, że jak weźmiesz 9 jajek plus jedno żółtko, zrobisz jajecznicę, a tutaj ugotujesz, no to makro zmienisz. Co ty chcesz? Nie możesz tak zrobić. Nie możesz. Dodasz masło do tych ugotowanych. Dodasz masło do tych, z których zrobisz jajecznicę i zmieni się makro. Więc to musi być wszystko jasne. Powiedz mu to, Robert. Najlepiej mu to zapisz jeszcze. Jajecznica. Dobra. No możesz całe też, jak ci tam, to naprawdę nie ma różnicy. Nie? Wolę całe. Nie ma różnicy? Naprawdę? Naprawdę? To nie ma różnicy? No. Robert bawi i uczy. No to jak wolisz całe, no to tak dobra, to rozdzielisz. Napisz mi całe albo jajecznica. Całe, no. Całe albo jajecznica. Napisz mu to, napisz. No, napisz mu to, napisz mu to, bo inaczej to się nie połapie chłop i zrobi jeszcze jajecznicę. Bo na odwrót napisz mu, że tak i tak wolno robić. Napisz. Bo ja to misi wszystko daję, misia tam będzie. Misia zrobi wszystko, misia ugotuje, tak wszystko zrobi. Jak dasz tam rozpiskę misi, to z całym szacunkiem do misi, ale może się misia w tym nie połapać. Tak mi się wydaje. Tutaj oczywiście nic nie mam do twojej żony, tak, czy dziewczyny. Tylko mówię, że ta rozpiska jest tyle warta, że misia chyba się w tej rozpisce nie połapie. Najmniej ja bym się nie połapał. Ani moja żonka, która robi tą przepyszną kawusię, by sobie z tą rozpiską nie poradziła. Jak zobaczyłaby te 9 jajek, to podejrzewam, że już po tym zorientowałaby się, że coś jest nie tak w tej rozpisce. Klarowane. No. Na tym, jeżeli jest czysta, to... Tak. A wszystko na tym maśle klarowanym? Przeważnie tak, bo... No, przeważnie tak. Wszystko na maśle klarowanym. Bo on jest czysty bardzo, nie? A ten, wiesz, to 80% to tam on się pali, tego syfu tam jest, olejek już dowolony, którego nie potrzebujesz. No on, wiesz, czyściutki, on zostaje, zawie w patelnię, gdzieś tam, wiesz, no dobra. Dobra, jemy co 3 godziny, tak?
Dokładnie, co 3 godziny. Co 3 godziny, dobra, drugi posiłek. Dobra, no to... No jak drugi? A ile masła? Jak drugi? Jak drugi? Ile tego masła? Co jest? Godziny, tak? Co 3... Dokładnie, co 3 godziny. Co 3 godziny, dobra, drugi posiłek. Dobra, no to mamy... Na przykład, no to mamy 8 rano. Dobra, to później może powie ile masła. Może wyprzedzam fakty, później może powie ile masła. To przecież jest istotne, nie? No, 9 rano. Nie, no dostajesz jeszcze, pobiegasz tamto, no to już 9 póki zniszczy. Bo przed tym kardio. No, dobra. Dokładnie, nadczo. Nadczo, dobra. Nadczo kardio, nadczo. Ale to nie jest głupie, ja też czasami robię nadczo kardio. Przeważnie robię interwał. Ja robię przeważnie interwał, tak? Z tego powodu nadczo robię, widzowie, bo lubię biegać jak nic nie mam w żołądku. Może w ten sposób. I fajnie się wtedy biega, przyjemnie się wtedy biega, jak nic nie mam na żołądku. To naprawdę się świetnie biega, bo tak naprawdę ja mogę zjeść 2 godziny przed tym, zanim będę robił interwał, ale i tak to lekko czuję. To tylko z tego powodu. Interwał robię z rana, przeważnie z rana, jak mam czas, żeby po prostu nic mi na żołądku nie siedziało. No. A więc tutaj widzę, że Robert zaczyna się rozkręcać. Doktor Robert zaczyna się rozkręcać. Następny posiłek 12 godzina. Poczekaj mi na chwilkę jeszcze. Ja sobie... 12 to szybko. To ile tych posiłków będzie? To ile tych posiłków będzie? Daj mi, niech zapiszę coś. Zapisz. Zapisz 9 plus 1. Dopiszę, że... Dobra, sobie jak równa 9. No. No to później tam rozpiszemy. Jerzyczek jest. 9 plus... Zapisz albo 9 plus 1, żeby z tymi żółtkami się nie pomyliło. No rozpiszymy, nie? Dobra. Treningi, coś tam. Nie? Dobra, będę sobie wiedział. Będziesz wiedział. Polędwiczki z kurczaka, nie? Lub piersi, no ale wiesz, ja zawsze używam polędwiczki. Mhm. Bo to jest, one są mięciutkie. No, mięciutkie są polędwiczki, a w diecie jest właśnie to najważniejsze, żeby nie był dobry ustawiony deficyt kaloryczny, żeby były produkty nieprzetworzone. Najważniejsze, żeby było mięciutkie. Mięciutkie będą polędwiczki, o to chodzi, żeby były mięciutkie. Po pierś lub polędwiczki, bo się ci piszcie. Dobrze. Pierś. Ale jak pierś? Polędwiczki lepiej, bo są mięciutkie, o to chodzi. Plus worek ryżu. Worek ryżu, no to jest około tam 50 gram. Węglowodanów. Węglowodanów wyjdzie około 40 gram. Na szybko? Wydaje mi się, że worek ryżu ma 100 gram, a węglowodanów jest tam 70 gram, czy ponad 70, zależy jaki ryż. Widzowie, jeżeli ja się mylę, to mnie poprawcie. Ale wydaje mi się, że worek ryżu ma 100 gram i tam jest 70 gram węglowodanów. Tak mi się wydaje. Może to ja się mylę. Ale jak doktor Burnejka liczył testosteron w połowie skali, mówi, że za mało, że terapia zastępcza pójdzie, to może i tak samo z ryżem. Może on ma swoje dane odnośnie ryżu. Albo ma swój ryż. Hoduje w prywatne jakieś tam ryżowni. Pola ryżowe ma i ma swój ryż. Który ma tylko 40 gram węglowodanów. No na przykład. No. Węglowodanów. No. Po 50 gram, no taki wiesz, Waraczek, jak tam możesz tak, wiesz, kubek sypać, to wiesz, pomierzyć sobie jako osobno. Dobra, to tak rzucę. Worek ryżu, do tego plus warzywa. No może być brokułet, czy jakiś kalafior. Tam kalafior, taki kurwa. No fasolka szpagagowa, tak? Można wymieniać dużo, no. Można wymieniać, wymienię Robert więcej, można wymieniać. Może być brokułet, czy jakiś kalafior. Tam kalafior, taki kurwa. No warzywa, jakie by nie były, to warzywa. No nie jakie by nie były, bo ziemniak to też jest warzywo. No to jak? Czemu podpowiadasz abus doktorowi Burnejce źle? Doktor Burnejka mówi warzywa, a ty mu od razu mówisz, jakie by nie były. No nie można. Daj, niech wymieni. Niech Robert wymieni warzywa, a nie ty mu wymieniasz. Na razie wymienił co? Co na razie wymienił? Kalafior, taki kurwa. Kalafior i przeklnął raz, bo słowo na K to nie warzywo. Warzywa, jakie by nie były, to warzywa. Tylko żeby nie było jakieś tam, wiesz,
Kalafior, brokuły. Wiecie, co mi się przypomniało? Jak Gobek zaczął te warzywa wymieniać i wymienił tylko dwa, a przeklnął w międzyczasie, to przypomniało mi się to. Od razu przypomniało mi się to. Oto. Co to było? Walnęliśmy w jakiegoś psa? Chyba jeżozwierza. Jakiego jeżozwierza? Takiego dużego jeża. Grucha, czy to naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bóbr, kurwa, łoś, lis, wilk, kuna, koń. Wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. Właśnie. To są zwierzęta, które żyją w Polsce. I mogłeś, Robert, mu wymienić warzywa, które są dostępne w Polsce. Od razu to mi się przypomniało. Lecimy dalej, bo to jest po prostu niesamowite. I w pierwszym momencie pomyślałem, że to naprawdę, jak oni przyjechali do Roberta, to myślałem, że będą jaja, ale takie jaja kontrolowane. No wiecie mi, o co mi chodzi, że będą sobie robić jaja. Ale to nie są jaja kontrolowane. To po prostu się dzieje naprawdę. To się dzieje naprawdę. Też jakieś tam, nie wiadomo, jakieś wynalazki, ale zwykłe, wiesz, brokuły, kalafior. No nie wynalazki jakieś, brokuły, kalafior już było. Okej. Okay. Okay. Kurczaka, to znaczy, że dostajemy białko. To poczekaj, nie napisałem najważniejszy, kurde. Co będzie najważniejsze? Co nie napisałeś? Plus białko, odżywka. Nie, żadna odżywka. Nie wtrącaj się, Abus. Jeszcze raz ci zwracam uwagę, nie wtrącaj się. Robert wie, czemu wcinasz się lekarzowi i dietetykowi. Jak on dobrze wie, co ma zrobić, a ty mu się wcinasz. Daj pracowi, najważniejszą rzecz ci zapiszę. Dawaj, Robert, najważniejsza rzecz. Żadna odżywka, tylko kurczaka do ciebie to minimalnie 250 gram, nie? No, chodziło o to, żeby zapisać gramy. Ile masz kurczaka zjeść? Masło jest nieistotne, ile masła zjesz. Wcześniej nie zapisał, ile masz zjeść masła. Wcześniej to było nieistotne, bo po co masz wiedzieć, ile masz jeść masła, Abus? Chodzi o to, żebyś wiedział, ile masz jeść kurczaka. I to jest właśnie dietetyk z prawdziwego zdarzenia. Masz wiedzieć, ile masz zjeść tego kurczaka, a nie ile masz zjeść masła. Masła możesz zjeść, ile zechcesz. A kurczaka 250. Powiedz mu, Robert, dlaczego 250? 250 gram. Ważyć jak jeszcze surowy, nie? No, przeważnie, nie? Także 250 gram więcej. 250 to jest duży. Tak. No duży jest. Musisz jeść. Chyba jak 100 gram zjesz, to gówno z tego będzie. Mi to się wydaje, że ja mam... No, jak 100 gram zje, to co z tego będzie? Nic z tego nie będzie. Powiem wam, że tak na marginesie, że ja tą dietę liczyłem. Policzyłem sobie tą dietę. I tak pi razy drzwi, ta dieta ma 2500 kalorii. Ta dieta ma 2500 kalorii. I Robert mu mówi, że musi jeść dużo. Inaczej duży nie będzie. 2500 kalorii na takiego chłopa. Prawdopodobnie ponad 100 kilo. Chyba tam pod koniec materiału pokazuje chyba 115 kilo. No to rzeczywiście dużo będzie jadł. Bardzo dużo. Będzie bardzo dużo. Ogromny będzie Robert. No. Trochę mięśni pod tytułem. No masz, oczywiście jest też. Widzisz, no jest wszystko, wiesz. Ale jak ci się wyrzeźbi, to wszystko wyjdzie dużo optymalnie, będzie większy wyglądać, nie? Dziękuję. Napijemy się. Wódki, żadnej wódki nie ma, też powiem. Nie, nie musi być. Cytryny. Zawsze dużo możesz używać cytryny. Do wody? No. Woda z cytryną. Właśnie, bo to witamina C. Pewnie tam, pewnie w tej cytrynie będzie z 1000 mg. Pamiętaj, dużo wody z cytryną. Dużo wody z cytryną. To jest podstawa. Tam witaminy C musi być naprawdę. Tylko, że nie przesadź. Nie przesadź, bo oderki pójdą. Za dużo witaminy C też niezdrowo. Przesadzisz, to koniec. Za dużo tej cytryny do tej wody nie dawaj, bo witamina C za dużo też niezdrowo. Cytryny. Do wody? No. Woda z cytryną. Właśnie, bo to witamina C. Zawsze, kurde, zajebiście pomaga, nie? Dobra, trzeci posiłek.
Dobra, lecimy, doktorze. Trzeci posiłek. Dobrze. Okej. Okay. Steak. Steak. Wołowina steak. Steak lub tam może być milon, ale uważasz na ten tłuszcz trochę. I to jest na przykład... Jakiś... Dlaczego ma na tłuszcz uważać, jak nie wie, ile ma masła dać? Chyba, że pod koniec mu powiesz, ile ma tego masła dać. Może ja głupi. No, i to, co mi napiszesz, to przez miesiąc codziennie. Tak, tylko możesz to sobie... Dzień w dzień masz to jeść. Powiem wam szczerze, że tak. Mi to nie przeszkadza. Ale ja na przykład swoim podopiecznym daję dużo zamienników, tak? I wyszczególniam, jakie zamienniki mogą być, tak? W diecie. Też u mnie nie ma konceptu życzeń, ale daję dużo zamienników. Ale tutaj to ja czuję, że te 9 jajek zacznie się po 2 nockach już na tej diecie śnić. No horrory z jajkami będzie przeżywał tutaj Abus. Będą go jajka z każdej strony atakować. Gdzie te jajka przez noc jak owieczki liczył i zasypiał. Wiesz, nie dane taki trzymać, ale tu sobie trochę wymieniać. Nie musi być, że tutaj pierś teraz, tylko wiesz. No to fajna wymiana. Nie musi być, że pierś teraz, tylko co? Pierś później, a więc i tak musi zjeść tą pierś, tak? O to chodzi. No to fajna wymiana. Tylko pilnować, zaraz ci powiem, o to chodzi. Chodzi o to, że pierwszy posiłek jakby tłuszczy i białko tylko, następny jest tylko białko bez żadnych tłuszczów z węglowodami. Rozumiesz? Mhm. I tak co drugi posiłek. Wtedy masz to non-stop, nie przeładuje się tym węglowodanem. Nie? No nie, bo tyle teraz ma tych węglowodanów, że mógłby się przeładować. Przecież z tego ryżu, doktorze Burnejka i dietetyku, ma tam 70 gram, tak? A więc no to może się przeładować. No na razie spokojnie. 70 to jest za dużo. Żeby się nie przeładował chłop, bo jak się chłop 110-kilowy przeładuje węglowodanami z diety, która ma 2,5 tysiąca kalorii, to wiesz, to naciągnie wody, zrobi się jak balon i co? I to nie będzie sensu miała ta dieta, więc dobrze mówi, żeby się nie przeładował, jeden posiłeczek z węglami, drugi bez węgli. Powiem wam, widzowie moi kochani, szczerze, że ja na przykład swoim podopiecznym nie pozwalam jeść węglowodanów z rana, a więc na pierwszym posiłku i na ostatnim posiłku. Z reguły moi podopieczni mają 4 posiłki. 4 posiłki na redukcji to jest optymalnie. Jak ktoś jest bardzo zapracowanym człowiekiem, to i ma 3 posiłki na redukcji, jest świetnie. Świetnie się czuje, świetnie redukuje. Tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś nie wierzy, przemiany moich podopiecznych można sobie zobaczyć u mnie na fanpage'u, bądź na oficjalnej stronie patryk2703.com. I ja uważam, że fajnie na noc nie jeść węgli. Ponieważ kładziesz się spać lekko, a więc nikt ci nie siedzi na żołądku, jest fajny sen. Tak jest moje zdanie, tak? I budzisz się i też niepotrzebny, jak jest wyrzut insulinowy, to niepotrzebnie byś załadował te węglowodany. A więc ja uważam, że fajnie z pierwszego posiłku i z ostatniego zrezygnować z węglowodanów, a te węglowodany dać w środkowych posiłkach. Ale tego, co tu mówi Robert, że taka mieszanka, żeby się nie przeładować, to jest główny powód tymi węglami, to ja nigdy, naprawdę, nigdy czegoś takiego nie słyszałem. No ale Robert wie. Robert wie, słuchajmy, Robert jest doktorem i jest tutaj dietetykiem, także co ja się będę wtrącał? Co ja tam wiem? Co ja tam wiem? To, teraz, co mi napisałeś, to mi do tej pory zarąbiście pasuje. Ja tak no mogę tak, jeść, tak. Książkowo mogę tak jeść. No właśnie. Łowina. Książkowo te 9 jajek, to zobacz jak szybko. Pysia przygotuje 9 jajek i zobacz, jak szybko ci się znudzi. Po kilku dniach. Potrzebujesz tam 300 gram jakiś steak. 300 gram steak. Jakiś kubek, wiesz, tej warzywa. To mniej więcej to... Kubek warzyw. Warzywa. Dasz jakiś kubek, wiesz, tej warzywa. To mniej więcej to tam warzywa. Jak zjeść więcej, to nie zaszkodzi, nie? Tak. Nie. To już tam nie idź crazy z tym wszystkim, żeby nie zjeść jednego więcej brokuła. Dobra, i to byś zasady, dobra, i to byśmy mieli tak, godzina 9. Gdzie tam się brokułami martwili, jak on nie wie, ile ma masła jeść? W pierwszym posiłku. Masa 15. Tak. 9. Czekolada. Mati, 5 zł. Cześć Patryk. Kiedyś popełniłem błędy, bo słuchałem takich ekspertów i lekarzy jak w materiale. Robisz świetną robotę, przestrzegając młodych adeptów. Fajnie, że poświęcasz swój czas. Jak typujesz walkę Joshua vs Usyk? Pozdro. Dziękuję ci kolego za donata i bardzo mi miło. Zapraszam do dalszej części tego materiału i naprawdę fajnie, miło mi, że takie donaty są. Że taka jest treść tych donatów.
To jest to. I fajnie, że teraz już, tak mi się wydaje z tego, co napisałeś, że już po prostu kierujesz się troszeczkę bardziej rozsądkiem, tak? Podstawa to zapoznać się z tematem. Zapoznać się z tematem, zapoznać się z kilkoma stronami. Żeby nie zrobić głupiego błędu, bo tu chodzi o twoje zdrowie i życie. Więc fajnie, żeby się zapoznać z kilkoma stronami, tak? Ale co do walki, to myślę, że Joshua wygra, tak? Takie jest moje zdanie. A zobaczymy, mogę się mylić. 12, 15. A jak będę gdzieś jechał, na przykład tam w trasę, czy... Jak będziesz gdzieś jechał, to nie, to diety nie trzymasz. Abus. Abus, naprawdę? Ty mu musisz zadawać to pytanie? Jak będziesz gdzieś jechał, no to co zrobisz? To wtedy BCA, żeby ci nie spaliło. Żebyś w krzesło się nie wtopił w samochodzie. No to co wtedy? To wtedy musisz wziąć ze sobą jedzenie, tak? Jak będziesz gdzieś jechał. Albo jak gdzieś zjesz, to musisz zjeść tak, jak jest w diecie. No, przecież to jest logiczne. Po co ty mu zadajesz to pytanie? Po co stresujesz doktora Burnejka? Takimi pytaniami, banalnymi. Abus. Wystarczy, że tutaj już inteligencją błyszczy doktor Burnejka. Ty nie musisz wcale. To już to do pudła, nie? Niech mi kobieta robi, nie? No tak, no tak, tak. Pudełko. No, oczywiście. No. Dalej 18 mamy. O który robisz trening? 19. 19. Co to za znaczenie? O której on robi trening? Jakie to ma znaczenie w tej sytuacji? Liczy się dzienna pula diety. Dzienna pula diety. Jakie to ma znaczenie? Zaraz, Robert, zrobisz mu posiłek podtreningowy, tak? Co mu zaraz zrobisz? Wiem, załadujesz mu BCA po treningu. Na 100% BCA mu po treningu załadujesz. I to duże ilości. Dlatego go pytasz, o który trening robi, żeby zapisać tam godzinę BCA. A co 30? Tu elegancko. Elegancko. Tutaj wbijamy ten. Co wbijamy? Testosteron czy BCA? Odżywka białkowa. I od razu gramy pisze. Tak. Gramy od razu napisz. 30 gram białka, ale izolatu. Bo on szybko się chłania, nie? To jest przed treningiem. Przed treningiem no. Plus... Tak, przed treningiem izolat, żebyś się zesrał. Najlepiej. Od razu izolat przed treningiem, żeby ci się odbijało, żebyś pierdział na treningu. To izolat teraz załaduj. Robert coś o tym wie. Widzowie, piliście kiedyś białko przed treningiem od razu? No świetna sprawa. Spróbujcie. Doktor Burnejka zaleca. Od razu. Worek ryżu. 100 gramów. Co? Ale co, z izolatem przed treningiem? Plus worek ryżu. 100 gramów z worku, no? No. To pół worka? No, to tak. Nie, cały. Cały worek 100 gram. Przecież tam jest tylko 40 gram węgli, jak powiedział doktor Burnejka. Nie 70, jak powiedział głupek. Patyk 2703. Jest. No jest tylko 40 gram tych węgli. Więc co? Izolat od razu i ryż przed treningiem. No i co? I potem ma trenować, tak? Przypomniało mi się, jak kiedyś Joanna Gruszecka robiła taki materiał z Big Mike'iem i z Boreckim. I oni mieli tam takie brzuchy wyładowane. Nie wiem, czy widzieliście. I ludzie się z tego naśmiewali w komentarzach, z tych brzuchów. I Gruszecka próbowała ich obronić. I mówiła, jakbyście zjedli 10 worków ryżu i krowę z kopytami, to też byście tak wyglądali. No to tak będzie wyglądał Abus na treningu. Pewnie pasa nie przypnie. Co, ja się pomyliłem. 50 gram węgla ja napisałem, wiesz. Ale to jest... 50 gram węgli, bo ty nie wiesz, ile ryż ma węglowodanów, Robert. Ale to nie jest ujma, żebyś ty nie wiedział. Ja rozpisuję diety, układam plany, no to wiem, ile ma. Ale jak ty nie wiesz, to weź telefon do ręki i sprawdź, ile węglowodanów ma 100 gram surowego ryżu. Czekolada. Dulu, 5 zł. Patryk, co leci u Pepa? Chłop w 2 tygodnie z 93 na 87 kg i nabity jak autobus do Lichenia. Wino czy tren? Dziękuję ci, kolego, za donate.
zapraszam do dalszej części tego materiału. Nawet nie wiem, kto to jest, ale zapoznam się po materiale i spróbuję ci odpowiedzieć w następnym materiale, ale nie wiem, kto to jest ten Pepa. Może świnka Pepe. Nie wiem, kto to jest Pepe. Nie znam. Przepraszam cię, może po prostu jestem starej szkoły. No, nie orientuję się tymi Pepami. Może to jest jakiś gość, który jest znany, a ja robię z siebie teraz głupka. Lecimy dalej. 70 gram węglowodanów, no, worek chyba. No 70! No to Abus wie lepiej. Podrapał się. Wiesz lepiej to, po co do niego przychodzisz? Jak wiesz, że ma 70 gramów węgli? Dobrze mówisz. Ma 70 w zależności od ryżu. 70-75. Ale dobrze celujesz. A dlaczego Burnejka uparł się na te 40 gramów węgli? Tak jak mówiłem, on ma chyba swoją plantację jakąś ryżową i tam swój ryż ma niskokaloryczny, który ma bardzo mało węgli. No wiesz, mniej więcej to tyle wychodzi, nie? No dobra, to mamy 18, no. Dobra, odsiewka to plus izolat. To, tak, to przed treningiem, ja zawsze też robię to przy treningu. Aha. Zawsze też to robisz. Jak ty to robisz, to on też to musi robić. Robert, wszystko co ty robisz, to on też musi robić. Ja piję 6 kaw dziennie. 6 kaw. Wiem, że to jest niezdrowe. Przyznaję się. Ostatnio na live się przyznałem do widzów. Widzowie, pamiętacie, przyznałem się, że piję 6 kaw. Mam nauk picia kaw. Doktor, no to każdy mój podopieczny musi to robić. Złotych. Panie Abus, tu się nie ma co pierniczyć. Bierzesz pan steroidy, asteroidy, testosterony krótkie, długie, a najlepiej wszystkie i do każdego posiłku kostkę masła, to będzie hardkorowa forma. Dziękuję ci kolego za donate. Oczywiście zapraszam do dalszej części tego materiału. Pozdrawiam serdecznie i myślę, że lepiej by zrobił na tej twojej rozpisce. I ty już mu dobrze dietę rozpisałeś. Myślę, że dużo lepiej niż Robert rozpisałeś dietę. I ja bym na jego miejscu z twojej rozpiski skorzystał, a nie z tego, co tu Robert naszkicował na kartce, tego ludzika, którego wam już pokazywałem, bo ja tą dietę widziałem. Tą dietę widziałem i ja skopiowałem tą dietę i ta dieta wygląda dokładnie tak. To jest ta dieta. No. Więc nie ma sensu, żeby korzystał z tej diety, jak ma twoją dietę teraz podaną na talerzu. Jeszcze do tego leczo dorzuci czekoladowe i jedzie. To mi pasuje fajnie. Wszystko. No tak, bo to fajnie, wiesz. Bo im więcej się najesz przed treningiem, to tak ci z żołądek będzie ciężko, nie? No. No przecież przed chwilą mu powiedziałeś, że przed treningiem ma wziąć izolat i zjeść worek ryżu. Robert, przed chwilką powiedziałeś Abusowi, że ma wziąć worek ryżu i napić się izolatu. Przed treningiem. A teraz co próbujesz mu zmienić? Co? Po tym jak powiedział, że ryż ma 70 gram węgli, to już wiesz, że brzuch mu wydyma jak balon, nie będzie mógł trenować na treningu? A tu godzinę przed, to sam raz, godzinę przed będziesz miał, sam raz jest. No. Bo jak zjesz pół godziny za wcześnie, albo dwie godziny, to już będziesz głodny zaraz. To głodny będzie zaraz. No to tak. Z rana jak się obudzi, będzie robił cardio, to głodny nie będzie po BCA. Ale już głodny się zrobi. Jak zje ryż za późno przed treningiem. Robert, że ja o tym nie pomyślałem. Widzowie, główka pracuje. Z rana nie będzie głodny, tylko weźmie BCA, bo inaczej się stopi, mięśnie mu spali. No ale tutaj szybko się zrobi głodny. Co z tego, że zjadł już kilka posiłków? Ale musi zjeść ten worek ryżu z izolatem, bo inaczej koniec. Się głodny zrobi koniec. I trening szlak trafił, bo się zrobi głodny. No, ja teraz jak jem co 3 godziny, to jestem non-stop głodny. No tak, non-stop, no bo tak jest, nie? No. Tak jest, u każdego tak jest. No, patrz, ja mam 4 posiłki, czasami 3 posiłki w ciągu dnia i nie jestem głodny. I tak wyglądam, Abus, zobacz. Ty wyglądasz lepiej pewnie. Co ja tam będę tobie mówił, jak ty wyglądasz lepiej? Jesteś non-stop głodny. Jesteś non-stop głodny, masz rozepchany żołądek, ciągle jesz pewnie ponad 5-6 tysięcy kalorii, bo przecież ta waga się nie wzięła twoja z powietrza i dlatego jesteś cały czas głodny, musisz jeść cały czas. I o to chodzi, żeby zmienić nawyki żywieniowe, Abus. Zmienisz nawyki żywieniowe. 3 tygodnie, zaufaj mi, już głodny nie będziesz. Ale na tej diecie Roberta to ty nawyków żywieniowych nie zmienisz. Nie zmienisz. Tylko widzisz, to będzie 4. posiłek zajebisty przedtreningowy, nie? No,
tutaj. I co? I teraz mamy piątek. Co? Przedtreningowy będzie ten. To co? Izolat to jest posiłek. Mam rozumieć, tak? Czy ryż to będzie tym posiłkiem? Co będzie tym posiłkiem? Bo nie zrozumiałem. Myślałem, że izolat to jest suplement. A nie, że jest to zamiennik posiłku. A, to ja się może nie znał, Robert. Ma zarąbisty posiłek, żeby nie używać tej, takich brzydkich słów. To zarąbisty posiłek. Masz izolat, 30 gram, abus, plus 100 gram ryżu. Masz posiłek, palce lizać. Jeszcze wrzuć to do blendera i pierć na całym treningu. Do upadłego. Ci brzuch wydyma, tak? I chodź jak swego czasu Big Mike i Borecki, pierć cały czas posiłki. Masz zarąbisty trening i zarąbisty posiłek. I będziesz mówił, jadłem zarąbisty posiłek. To ostatni posiłownik. Teraz o której idziesz spać w ogóle? O, różnie, 11, 12. No to teraz tak. Ale jak będę zapierdzielał, to myślę, że to będzie 10:31. Na tej diecie, że tak brzydko powtórzę, po tobie nie będzie zapierdzielał. Na tej diecie to ty ze zmęczenia będziesz spał cały czas. Na 2500 kalorii to ty raczej nie będzie zapierdzielał. Tak samo jak silnik 2,5 litra na 1 litrze benzyny długo nie pozapierdziela. Długo nie. Nie za długo. Nie za długo, bo benzyna się skończy. Tak samo, wiesz? Nie będzie zapierdzielał, ja już ci mówię. I Robert to wie i tak wargi przygryza i mówi nie będzie zapierdzielał. Już będę w pierzynowie. To teraz tak, poczekaj. Kończysz ile? Trening robisz godzinę czasu. Będziesz robił godzinę czasu. Tak. Nie cię opierdalać, dwie godziny. Tak, no tak mówiłeś, 40 sekund. Godzinę musi, 45 minut. Godzinę, tempo tak. Musi być, kurwa, tempo. Na 2500 kalorii. I ile treningów w tygodniu, Robert? Bo już zaczynam się bać. Co tu się dzieje? Widzowie, co tutaj się dzieje? To jest... No dobra, lecimy dalej. No może ja głupi, no. Lecimy dalej. Tak, rozumiesz? I w takim razie będziemy... A po treningu mogę robić cardio sobie na przykład, bo chcemy z Krzyśkiem tam wychodzić z siłowni 40 minut spaceru w tempie, nie? No to możecie robić, ale po siłowni cardio bezsensowny troszkę. Bez sensu cardio po siłowni. No. Żeby też się nie zrobić płaskim, nie? Słuchaj. Słuchaj teraz. Słuchaj, chłopcze. Słuchaj, Abus, przyszedłeś do fachowca i słuchaj, co ty mu sugerujesz, że się zrobisz płaski? Sugerujesz mu, co on ma powiedzieć. No sam ci odpowie, słuchaj. Słuchaj, synu. Ja ci odpowiem. I długopisik ma. Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj, Abus. No wal, burmejka. Co się stanie? Rano, dobry kardio, rano zrobisz. Dobre, potem, ale najpierw BCA. Nie zapomnijmy. Najpierw BCA, później te kardio niech robi. Wtedy głodny nie będzie. A jeszcze mógłby załadować, tak Robert, on nie mógłby załadować jeszcze tego worka ryżu i izolatu przed tym kardio, żeby głodny nie był i żeby mu mięśnie nie spaliło. Ci nie martw się tym, kurwa, po treningu kardio, bo tu jest, wiesz, w ogóle wieczorem kardio nie działa. Nie działa. Wieczorem kardio nie działa. Robert złośliwy przychodzi na siłownię i idzie do skrzynki rozdzielczej. Ja im dam treningi i kardio. Cyk! Wyłączam kardio dla wszystkich. Po godzinie 6. Kardio w ogóle dla nikogo nie działa. Godzina 6. Robert Cwaniak z bąblem w nosie idzie do skrzyneczki rozdzielczej. I wyłącza wam wszystkim kardio. Nie działa. Hejterzy! Teraz do was, i to całkiem serio. Widzowie, nie do was, do hejterów. Jak będziecie jeszcze pisać mi jakieś komentarze tam, to ja zadzwonię do Roberta i on wam wyłączy wieczorem działanie kardio. I wtedy dupa w agreście. Kardio nie działa.
To chyba będzie mem roku. Ja do żony powiem, żonko, zrobisz mi kawusię? Nie, nie zrobię ci, mam czasu. Bo ci kardio wieczorem wyłączę i przestanie ci działać. Dobrze, już robię, Patryk. No. I żeby tak nie było, hejterzy, że jak zaczniecie jeszcze pisać jakieś bzdurne komentarze, to ja biorę telefon w rękę. Dzwonię do Roberta i on wam wyłącza działanie kardio wieczorem. Żeby wam w ogóle nie działało. No to już, wiesz, strata czasu. A, nie działa kardio. No nie działa. No co ty myślałeś? Że będziesz kardio robił sobie wieczorem? A kto będzie pilnował siłowni? Robert ci wyłączy działanie kardio. Widzicie, do czego zmierzam? Widzicie, do czego zmierzam? Tak jak mu właśnie tu mówiłem o wiedzy, że trzeba do wszystkiego, co się robi, trzeba mieć wiedzę. No i tu wychodzi, no ktoś powie... Trzeba mieć wiedzę i jeszcze trzeba mieć siłę sprawczą. To jest abus, żeby wyłączyć komuś działanie kardio, to już trzeba mieć, no, można powiedzieć, że siły nadprzyrodzone. To nie jest takie proste, a więc wiedza, lekarz. Przyszedłeś do gościa, który jest lekarzem, dietetykiem, Davidem Copperfieldem. Wszystkim w jednym. I to jeszcze lekarz, który ma wiele specjalizacji. Po treningu dobrze robić, no tu Robert mówi, że niedobrze, no to widzicie, to są takie różne tam niuanse, drobiazgi, ale to są tak naprawdę błędy, których nie należy popełniać. Nie, od tych niuansów trzeba zaczynać, bo ktoś ci może te kardio wyłączyć, chłopcze. Tak, no bo to wiesz, to inaczej działa organizm, nie? Organizm się nakręca rano, najlepiej palić, bez jedzenia, bez niczego, rozumiesz, a wieczorem jesteś zawodowany, jakby to... Tak, a to Robert wie. Robert wie, on ma badania na to. Mimo tego, że takie badania nie istnieją. Ale Robert te badania ma, że kardio tylko rano będzie działać. Wieczorem jest wyłączone działanie kardio. Szczerze, widzowie moi kochani, tak jak powiedziałem, ja lubię robić interwał rano. Nadczo. Z tego powodu, że no nie mam nic na żołądku. I tylko to jest ten powód, że nie mam nic na żołądku. Tak? O to mi chodzi. I fajnie się wtedy biega interwał. Interwał trzeba biegać ze zmienną tempa, tak więc dosyć szybko. Tą minutę jedną, to ja tą szybką minutę to robię szybko, więc fajnie, jak mi coś nie siedzi na żołądku, tak? Ale Robert wie inne rzeczy. To ja mam jakie szczęście, widzowie, jaki fuks, jakie szczęście. Niesamowite, że ja te kardio robię, że ja te interwały robię z samego rana. To jest takie szczęście. Teraz jak słyszę, co Robert powiedział, to normalnie... Robert, dzięki. Ale mi się poszczęściło, że robię te interwały z rana, bo wieczorem już nie działa. I też nie chcemy ci chuderlaka zrobić, tylko chcemy budować... Nie, no jak ci rozumiesz. No nie chuderlaka, na 2500 kalorii, gdzie chuderlaka z niego zrobisz? Chłop 115 kg, ty mu 2500 kalorii dajesz i mówisz, że chuderlaka z niego nie zrobisz. To w kogo ty go zamienisz? W bestię go zamienisz. Będzie wyglądał tak jak ty. No, to kardio twoje chodzenie to w dupie. Lepiej na kobiety trochę po prostu wieczorem pospalić. Oczywiście, kurde. Na pewno. Dobra, dobra, teraz słuchaj. To jest ważna rzecz też. To jest teraz ważne, słuchaj. Po treningu. 20, jak kończysz trening, 20 godzina. 20, na przykład 20:30, no. Mniej więcej, nie? No. Aż się boję, co się stanie o 20:30. Aż się boję. Haha, czekolada. Wyłączy mu ręce i nogi. 5 zł. Cześć Patryk, co sądzisz o cytrulinie? Pozdro. Dziękuję ci kolego za donate'a, pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału i powiem ci, że ja nie biorę. Jeżeli ja nie biorę, to uważam, że to nie jest potrzebne. A więc szkoda twojej kasy. Tak jest moje zdanie. A więc myślę, że odpowiedziałem. Co się stanie po tej 23? Boję się. Przepali mięśnie, schłodzi mięśnie, wyłączy mu pewne części ciała. Co się stanie, Robert? Co mu wyłączysz? Kardio mu wyłączyłeś już wieczorem. Coś lepszego mu wyłącz. Co mu wyłączysz jeszcze? 20:30. No. Piąte. Boję się, Robert. Boję się. Naprawdę się boję.
to jest znowu odżywka białkowa. Tu musisz załadować 50 gram białka. 50 gram. Nie za mało, Robert? Z proszku 50 gram? Walić? Nie mogłeś mu więcej wcześniej trochę steka rozpisać? Żeby miał białko z posiłku? Albo no, trochę tych piersi z kurczaka. Nie mogłeś mu trochę więcej rozpisać? Żeby trochę więcej tego białka dobić? Jak chciałeś to zrobić? To nie przed snem, bo mało białka wychodzi. Przed snem 50 gram z proszku. Przed samym snem pamiętaj, ale po co? W jakim celu? Żeby mięśnie nie paliło, czy żeby nie wyłączyć mu dobrego snu? Więcej. Orzechy coś? Nie, poczekaj. Nie, gdzie tam orzechy? Nie orzechy, wystarczy, że izolat weźmiesz 50 gram. Po co orzechami będziesz się zapychał, jak weźmiesz białko z proszku? Żadnych orzechów. Tutaj chcemy izolat, również izolat. Tutaj natychmiast po treningu. Po treningu. Natychmiast. O, ja izolat też stosuję po treningu. To, Robert, szacun. Nie po to, żeby mi mięśnie nie paliło. Ale widzowie moi kochani, dlaczego ja u swoich podopiecznych bardzo często stosuję izolat po treningu? To jest takie z mojej strony wybieganie naprzód, ponieważ wiem, że bardzo często podopieczni, którzy mają problem z trzymaniem diety, po treningu, zwłaszcza po treningu, mają straszny apetyt. I on zaraz by sobie wymyślał batoniki proteinowe, jakieś, wiecie, te wafelki proteinowe, ciasteczka proteinowe i tak dalej, i tak dalej. Dlatego ja wybieram naprzód. I z tego i tylko wyłącznie z tego powodu bardzo często podopiecznym zalecam po treningu od razu izolat. Żeby po prostu troszeczkę wybierać naprzód. Ale Robert zaraz coś wyłączy Abusowi. Tak jak wyłączył mu kardio wieczorem, działanie kardio wieczorem, tak teraz mu wyłączy tym izolatem. Po treningu musi być. Nie możesz w ciągu tam 15 minut, 20... 15 z rankiem na rękę, jak nie, to wszystko wybuchnie i przepadnie. No. Wziąć, od razu skończysz tam, kąpię się, czy coś tam, nieważne. Dobra, wiem. Nieważne. Nieważne, co się dzieje. Nieważne. Nieważne, czy masz jechać na pogotowie, czy co, izolat, od razu, nieważne, co się dzieje. Tylko wiem, elegancko. Wypijesz i z żadnych tam, kurda, pierdołków, już tu węglowodany mieliśmy przed treningiem, po treningu nie używamy żadnych węgli. Nie. Albo nie. Robimy przed, albo po. Dobra. Nie mieszać, bo i trzeba na tej... Nie mieszać, bo jak zmieszasz, to rozwolnienie. Wtedy sraczkę informacyjną dostajesz. Powiedz mi, na tej diecie mogę jechać na przykład 2-3 miesiące, czy po miesiącu coś... Wątpię. Wątpię, bo jak żona ci przygotuje, żona czy dziewczyna, żona ci przygotuje, będę mówił żona, ci przygotuje te 9 jajek kilka razy, to ty na tej diecie długo, chłopcze, nie pojedziesz. Za długo nie pojedziesz na tej diecie. I Robert o tym dobrze wie. Sprawiamy. Nie, nie. Wszystko patrzymy za miesiąc, jak będzie wyglądał. Jakie podstępy, co się dzieje. Co się dzieje za miesiąc. Dobra, okay? Na wyglądzie. Co się dzieje, czy spala mięśnie, czy nie spala, czy już cię przepaliło. Wszystko Robert będzie wiedział. Po wyglądzie wszystko się dowie. Dokładnie. Miesiąc robimy po... Nie ma obrączki. Ja też nie mam obrączki, a mam żonę, tak? Ja też nie mam obrączki, więc dlatego mówię, że nie chciałbym, wiecie, ja jestem daleki od tego, żeby obrazić. Jakbym powiedział dziewczyna, to i, a to by była żona, to by było niestosowne. Więc mówię żona. To jest bezpieczniejsze dla mnie. Wiesz, bo ja generalnie na tym jedzeniu powinienem przemieniać tłuszcz w mięśnie, tak? Dokładnie. Trenując i... Dokładnie. Przemienisz tłuszcz w mięśnie. Bo Robert ma takie umiejętności jak David Copperfield. Bo Robert nie jest tylko dietetykiem, chłopcze. Abus, do ciebie teraz się zwracam. On nie jest tylko dietetykiem. On jest też lekarzem. Jak już mówiliśmy o wielu specjalizacjach. I jest też magikiem. On jest jak David Copperfield. Zabierze ci ten fat, ten tłuszcz i przemieni ci go w mięśnie. Na tej diecie, która ma 2500 kalorii. Plus ten testosteron, który ci przepisał. To wszystko tworzy taki kociołek Panoramixa. Chyba tak to się nazywa. I wtedy ci przemieni ten tłuszcz w mięśnie. I będziesz miał mięśnie. A ja głupi myślałem, że najpierw się robi redukcję, a później się buduje mięśnie.
A to można tak przemienić sobie. To patrzę, Robek, że ja głupi, no. U swoich podopiecznych na to nie wpadłem, żeby się z tobą skontaktować, panie doktorze, i przemieniać im tłuszcz w mięśnie. No to by było po prostu coś wspaniałego. Stosując... A właśnie, tu ktoś wspomniał o piechowiaku. A nie mógłbyś przemienić tłuszczu w triceps? A może za daleko idzie. A to za daleko. To innym razem zapytał Robert, ale tak tłuszcz przemienić, tak głośno myślę tylko, żeby wziąć tłuszczu trochę i przemienić w triceps. To by było coś. Do tego, tak? Dokładnie. Dobra, to jeszcze nie wszystko. No. Nie wszystko. 22. No. Minie o półtorej godziny. Mm. Posiłek numer 6. Sześć posiłków na diecie. Robert, 6, bo równo, tak? Czy jak? Czy, dlaczego 6 posiłków na redukcji? Ja nie mówię, że to jest nie wiadomo jaki błąd. Ale po co? Żeby, jak tutaj Abus nazywa żonę? Pysia, tak? Pysia chyba, tak? Nie chciałbym tutaj przekłamać, bo już zapomniałem. Żeby miała co robić w kuchni, czy o co chodzi? Zajęcie dla żony Abusa szykujecie. Czy o co chodzi z tymi 6 posiłkami? O co chodzi? Nie można zrobić na redukcji 3-4 posiłki, tylko trzeba zrobić 6 od razu. Zrób mu 10, Robert. Pysia będzie miała co robić. Czyli 6 razy na dobę. O, misia, przepraszam, misia. Nie pysia, tylko misia. Przepraszam. Misia, przepraszam cię, Abus, na emocji. Żeby misia miała co robić. Boję się. No bo to odżywki chodzi, no 6, bo to... Słuchaj, 20 wypijesz, ty kurwa w nocy nie przetrwasz. Nie przetrwasz w nocy. Nie przetrwasz. Chłopie, to będzie ci palić mięśnie. Misia będzie na ciebie koc ten antypożarowy zarzucać. Ty nie przetrwasz tego, ty będziesz walczył w nocy. Nie przetrwasz tego, nie masz szans. Po tobie. Jak ty nie będziesz miał tych 6 posiłków, to po tobie. Umarł w butach. Nie przetrwasz tego. Robert ci to mówi, pokazuje ci palcem. Nie przetrwasz tego. Ty spalisz mięsień i będziesz głodny jak nie wiem co. Jak nie wiem co. I już zabijanie metoda na głoda z reklamy Danio nie pomoże. Będziesz głodny jak nie wiem co. I spalisz wszystkie mięśnie. Obudzisz się taki chudy jak palec. Wszystko spalone będzie. I jak to Kononowicz mówił, nie będzie niczego. A ty hejter, skończysz dziecko. Haha, czekolada. Bronek, 10 zł. Witam, bardzo fajny live. Zbliża się czas snu, więc proszę pamiętać o spożyciu 4 szklanek BCA, a najlepiej wraz z masłem klanym. Dziękuję ci, kolego, za donate. Oczywiście pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału. No właśnie, nie wiemy ile tego masła. Cały czas nie wiemy ile tego masła. Wiemy tylko, że misia będzie przygotowywać 6 posiłków. Dzień nie ma co robić. Wiesz o co chodzi? No wiadomo, że ja ważę 115 kilo. To... No, to chcesz, żeby cię spaliło? 115? To co ty chcesz? Żeby chcesz zamienić tłuszcz w mięśnie. A nie, żeby cię spaliło, żebyś był taki chudy. Ja też lubię, wiesz? No kurde, no tak, tak. No. Rzucamy łosoś. Łosoś. Czy jaki tylko niewędzony. Żaden wędzony. Nie, wędzony możecie. Bo wędzony będzie jeszcze jak ciepły, to jeszcze cię przepali jeszcze bardziej. Nie wędzony. Nie może być wędzony. No. Nie wędzony, pamiętaj, tylko żeby nie wędzony, bo będzie problem. Do patelni. W piekarniku czy piekarnik, tam na patelni. No to w piekarniku. Jak ci tam lepiej wyjdzie. Dzisiaj jadę, Niga mi robiła w piekarniku. No bo on sam jest tłuszcz, ma dobry tłuszcz, także wiesz. No, tłuszcze też potrzebne, nie? No właśnie. Oczywiście. Bo dla mnie to tłuszcz to nie, już tłuszczu to nie, bo wiesz. No, nie, to, no to, to omega, to łosoś jest inny, kurde, tłuszcz. To no. Jest omega, kurde, potrzebny. Okej, okay. To jest 22. Ten to jest plus warzywa. Owoce zero. Nie, żadnych owoców. Nie, bo owoce mogą cię przepalić. Dlaczego owoców nie, Robert? Powiedz, dlaczego nie można owoców, bo ja podopiecznym, moi podopieczni jedzą owoce na diecie. Jedzą owoce na diecie. Powiedz, z jakiego powodu nie można jeść owoców na diecie? Powiedz, Robert. Co się stanie? Aż się boję. Widzowie, aż się boję po prostu. Boję się, co powie. Spali cię, co się stanie? Wybuchniesz? Wodą się napompujesz? Co się stanie, Robert? Jak zjesz te owoce na diecie. Dobra. Słuchaj, w ciągu dnia, jak sobie tam rzucisz gdzieś jabłko czy coś tam, borówki. No, borówki, jabłko to nie jest owoc?
to jak najbardziej. Ja po prostu nie piszę to, ale wiesz, no. A no, ja sobie zapiszę. Zapis. Jakieś banany odrzucamy, nie? Banany odrzucamy. No, wiesz. Jabłko jak najbardziej. Bo banany to nie owoc, odrzucamy. Bardziej, możesz do posiłkę dać na przykład, pokroić jedno jabłko, gdzie, tylko do tego, gdzie węglowodany jest. Czyli jednego tam banana, jednego banana dziennie, jakieś jabłko, borówka, garść borówek mogę zjeść. No tak, oczywiście. Dobra, to mam. Wiesz. No ja. Co tutaj się dzieje? Banany odrzucamy, ale banana może zjeść. To może jakoś inaczej zaakcentował, może są jakieś amerykańskie banany. Może zaakcentował po amerykańsku banan, bo wcześniej było banany odrzucamy, banany nie. A teraz banany może już. Ja już się nie łapię w tym materiale. Mamy żarcie, nie? Teraz suple. Suple to będą tylko pewno białko i BCA, nie? Nic więcej. Masz rację, białko i BCA i ci wystarczy, żeby tylko mięsień nie spalić. Witaminy, no to wiadomo, swoją drogą tam. No tak. No właśnie, no ty podstawę poczekaj. No, podstawa, słuchaj. Podstawa jest taka. Zrób mi jakieś zdjęcie fajne, będę miał na Insta. To podstawa. Zdjęcie na Insta to podstawa. Ja też bym chciał mieć zdjęcie Abus. Mogę? Z dietetykiem, z lekarzem o wielu specjalizacjach, z magikiem, który przemienia tłuszcz w mięśnie. Też bym chciał mieć zdjęcie i tutaj się nie dziwię, tu nie jestem zaskoczony. No a to tu mam BCA rano, nie? No wiem, ale ci rozpiszę, kiedy to brać, nie? No. Rozpisz mu, kiedy brać BCA, bo wcześniej mu nie rozpisałeś. Czyli to nie tylko będzie rano, tylko w ciągu dnia też? W czopkach jeszcze. Dobra, spokojnie, tam się zastanów, ja nie będę ci... On się zastanowi, no właśnie, i dopiero teraz na to wpadłeś. Abus, dopiero teraz na to wpadłeś. Daj mu pracować, lekarz musi pracować, myśleć. Ty lekarzowi przeszkadzasz. Ty się tak zachowujesz u lekarza w przychodni? Daj pomyśleć. A no, wiesz tam miarka ile tam. No to mamy to tu, no. I miarka. Jak od razu stajesz, nie? Jak wstajesz? Miarka BCA, tak? Czy białka? No naprawdę mam białko tu przy treningu i tu po treningu, także nie potrzebujemy tego BCA, nie? Mhm. Ale jak jeszcze tam, nie wiem, nie pójdziesz na przykład spać, no, czy pójdziesz, czy nie pójdziesz, na pewno tam... Spać nie pójdzie. Na 2500 kalorii to on będzie na emergency bardzo szybko. Spać na pewno nie pójdzie. 11 czy 12 pójdziesz, jeszcze by miarkę załaduj BCA przed snem. Jeszcze przed snem załaduj. Załaduj przed snem, bo inaczej jak zacznie się palić w nocy i te mięśnie zacznie spalać, a misia by się nie obudziła, to po tobie. Ktoś cię musi zagasić, jak ty będziesz się palił z tych mięśni. Człowieku, a więc dobrze mówi Robert. On po prostu prewencyjnie mówi ci, żebyś zażył te BCA, bo jak nie, to się spalisz. To mięśnie się spalą. A tego byśmy nie chcieli. Żeby ktoś nagle cię w piwnicy znalazł. Ty przepaliłeś wszystkie posadzki i leżysz w piwnicy spalony. Nie o to chodzi, żeby ci się mięśnie spaliły. Robert dobrze mówi. BCA. Dożylnie, Robert, czy w czopkach? O, żeby spoko. Ci się nie paliło mięśnie, rozumiesz? Spoko, ja sobie ci powiem, że ja uważam, że tu dużo jest. No to jest dużo, ale to jeszcze się powiesz. A powiedz mi, kalorii ile tu jest? No ile, powiedz mu, ile jest kalorii, Robert? Ja liczyłem, jest 2500. Liczyłem steka sirloja leciłem i a więc mięsowołowe steka sirloja liczyłem i tutaj jest 2500. Tylko tego masła nie wiemy, ile jest. Może być... Tutaj Robert nie ma. Tutaj sam się zakopałem. Jak masła będzie dużo, z kilogram masła będzie, to na pewno kalorii wejdzie. No ile jest, Robert? Ile? O, myślę, kuk wie, kurde, trzeba policzyć się. No jak trzeba policzyć? No jak trzeba policzyć? Przychodzi do ciebie Abus, pyta o dietę. Ty rozpisujesz dietę, on pyta, ile ta dieta ma kalorii. A ty mówisz, że trzeba to policzyć. Przecież ty nie robisz tego sam w domu i nie wysyłasz mu, bo wtedy mógłby cię pytać, jakbyś mu nie zapisał kalorii. Ja na przykład nie zapisuję swoim podopiecznym kalorii, ale jak mnie pytają, to im odpowiadam, ile zjecie kalorii. Z reguły mają 200 kalorii deficytu. Z reguły, tylko 200. I takie dobre formy robią. A tutaj ile jest kalorii? No. Pa. Nie liczę, no jest na pewno. 4000. No, jest na pewno. Ja na tym...
Chyba jakieś amerykańskie kalkulatory. Kalkulatory z Ameryki. Co ty się tam 2703 znasz? Ja mam kalkulator z Ameryki. Jakie to kalkulatory tak liczą kalorie, Robert? Że w tej diecie jest 4000 kalorii. Tam jest 2500. On nie przeżyje na tej diecie. Będzie miał problem, żeby przeżyć na tej diecie. Ale ty masz... Nie, no dobra, może są. Może są. Specjalne kalkulatory, specjalne plantacje ryżu, który ma 40 gram węglowodanów w 100 gramach. No może są takie specjalne plantacje, kalkulatory. Może można jakoś zamieniać. Może za pomocą Copperfielda zamienisz. Tłuszcz w mięsie. Nie będę się kłócił. Lecimy dalej. Powinienem schodzić z tłuszczu, tak? Oczywiście. I z wody, tak? Oczywiście. Z wody też zejdziesz. Całkowicie się odwodnisz na tej diecie. Z wody i z tłuszczu zejdziesz. Aha. No dobrze. No i to wiadomo, ciężko trenować. No tak, no, no oczywiście. No, to... Na tym ciężko nie potrenujesz uściwnie. To białko mamy. No. Zobaczymy, jak ty będziesz reagował. Może trzeba będzie trochę pomocy spalać jakiś podłączyć. Wiesz, no, o co chodzi. Spalacz jeszcze podłączyć? Ale po co spalacz podłączyć, jak on ledwie przeżyje na tej diecie? 2500 kalorii to chłop się zamęczy. On nie będzie miał na nic ochoty. A ty jeszcze chcesz mu spalacz podłączyć. Ty po jakimś czasie to będziesz musiał kroplówkę podłączyć, a nie spalacz. No bo to nie wiem, jak wiesz, o co chodzi. Żeby nie było, że ja na tym się zrobię jeszcze, wiesz. Na 2500 kalorii to ty się tak nie zrobisz. Ty się zrobisz tak, o. Nie. No ale nie. To będziesz widział, bo to węglowodanów to masz, wiesz, mało. Masz, nie wiem, 150 gram dziennie. To jest mało. No tak. No tu jest przewaga białek. No właśnie. Przewaga białek i tłuszczy, dobrze tak mówię? Oczywiście. Tych dobrych. No, dokładnie. Najlepszych. Okej. Co do treningu, to wszystko wiesz. Trenowanie pamiętaj 5 razy w tygodniu. No tak, nogi, plec, no ciężko trenować. Nogi też to 5 razy. Nie, widzowie. 5 razy w tygodniu. Ciężki trening. Chłop 115 kg i tylko 2500 kalorii. Się chyba do Mr. Olympia przygotowywuje. To naprawdę szacun. Robert, szacun, swój chłop. Nie, widzowie, naprawdę, ja większej głupoty nie widziałem. Przepraszam was. Ale ja nie wiem jak wy. Ale ja po prostu wysiadam. Ja po prostu otwieram drzwi, wyskakuję no, z tego pociągu. Ja nie dam rady dalej pojechać z nimi. Nie dam rady. No właśnie. No mu, ja chcę. Ja powiedziałem, że wszystko to wszystko. No. Wszystko. Okej. Okay. Co to więcej? Jestem bestią, no jestem bestią, a ty hejter, skoczysz niecko. Haha, czekolada. Masło Brunejki, 10 zł. Co się czepiacie, Abus dostanie 12 czopków po 100 gram sztuka masła. Misia będzie mu bejsbolem aplikować. Dziękuję ci, kolego, za donate. Oczywiście pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału. Ja wam gwarantuję, jak tutaj siedzę. I mogę się założyć o wszystko. Że on na tej diecie i na tym testosteronie, co Robert mu zapisał, po miesiącu te badania będą wyglądały tak, że żaden wskaźnik tam nie będzie w normie. A jak jeszcze przywali kilka kilogramów masła, bo Robert mu nie zapisał, ile on ma tego masła brać. A jak na diecie ma 4000 kalorii, to tego masła naprawdę musi być bardzo dużo. Bo ja wyliczyłem, że dieta ma 2500 kalorii. Jak ma 4000, jak to Robert powiedział, to tego masła musi być ogromna ilość. Ja czuję, że te badania z tym testosteronem, z tym masłem na tej diecie, to tam nic nie będzie w normie. Nic nie będzie w normie. Coś jeszcze chciałeś? No chcesz... Nie, już lepiej nic, Robert. Już lepiej nic. Robert, proszę cię, już nic. Lepiej już nic. Chcę, żebyś mnie zobaczył teraz. No właśnie. Ale jak zaczniesz trenować, latkę masz zajebistą, wiesz, odwróć się, plecy. To wszystko tam jest, no ale to tak trzeba, no kur. Wiesz o co chodzi, no trzeba to wyciąć i to... Tu przyjechałem, żeby po prostu, wiesz, za miesiąc zdjąć koszulkę, wyglądać lepiej, tak? Ale ja tam, wiesz, na kartofach, nie? Nigdy nic. Ludzie, kto nikt...
Aha, masakrę. Czyli te badania są dobre. No to kurde, co ty chcesz, jak wiesz. No to jest sporo, no ale sporo wiesz. Sporo. No właśnie. No jeszcze wiesz, że to nie, też... Nie, kurde, też... Robert, dajmy sobie rok. Ładnie, Robert, nie? Rok dajmy. Rok dajmy, rok dajmy, ale... 5 miesięcy to może zrobić porno tak, że... No to właśnie taką chcę. 5 miesięcy, bo obiecałem tutaj widzom na kanale, że to będzie... grudzień, styczeń. Ja zrobię sobie też. Zresztą ja to robię dla was, ale robię też to przede wszystkim dla siebie, tak? No ale słuchaj, musisz... Zresztą ja to robię dla was. Dla mnie tego nie rób. Abus, dla mnie tego nie rób, bo to jest niebezpieczne, co tu się będzie działo. To dla mnie tego nie rób. Ja wysiadam. Widzowie, nie wiem jak wy, ale ja wysiadam. Dla mnie tego nie rób, Abus. To jest niebezpieczne dla mnie. To jest niebezpieczna gra. Niebezpieczna gra to jest dla mnie. Nie rób tego dla mnie. Proszę cię. Ale robię też to przede wszystkim dla siebie, tak? No ale słuchaj, tak. muszę ci podcast jeszcze zrobię, taś podcast, oczywiście no właśnie nie, zrób. Nie będę... No zrób mi, bo to może to być... Wiesz. Ale... To będzie dowód, zrób. Wiesz co, zrób mi, bo to może być... Tutaj nie gdzieś, wiecie, ty, ja, przy ścianie, nie wiecie, chodzi o to, że nie tylko ja, żebym na tym skorzystał, ale też ludzie, może komuś to się przyda i ktoś pomoże, będziecie to oglądać. Abus. Ja się tego obawiam i tego się obawiałem przez cały materiał, że ktoś inny może na tym skorzystać, z tego skorzystać, o w ten sposób. Ja cały materiał myślałem, że ty tego nie powiesz. Widzowie, proszę was, nie korzystajcie z tego, co tutaj usłyszeliście. Nie korzystajcie z tego, co tutaj usłyszeliście. I lepiej, żeby nikt z tego nie skorzystał. Abus, z tej wiedzy. Z tej tajemnej wiedzy lepiej, żeby nikt nie skorzystał, bo wszyscy będą wyglądali świetnie. Będą zamieniać tłuszcz w mięśnie. Na kanale, tak? No właśnie. No, że wszystko możliwe. Tam stań przy ścianie tu może, bo tu nie ma słońca, to będzie najlepiej widać. Teraz już nie masz wyjścia. Jak 997, jak 997. No, dawaj. Śmieszne, nie? Plecy bardzo dobrze widać. Chodzi też żywo, nie? No powiem ci, tu to było z czego zrzucać. A, no. Rzuciłem papierowy. No to tu jest różnica teraz. Czyli słuchaj, to teraz... W tych okularach, braciak bliźniak, nie? W kuchni? No właśnie, to i heja, nie? Musi być skomplikowane, bo się pogubisz to. No, a ty, na przykład ty, a jaką ty miałeś, na przykład dietę, jak na Mister Olympia leciałeś? No to jest dieta taka, podobna, taka właśnie. Poważnie? Kto go zagra? Czekolada. Kuba, 5 zł. Jak ma się odwodnić, to może ten ryż nieugotowany ma jeść? Benis się pomyliło i zamiast ba wieczorem to masło klane zarzuci i gitara. Co to za dieta oświęcim edition? Dziękuję ci za kolego. Dziękuję ci kolego za donate. Oczywiście pozdrawiam. Zapraszam do dalszej części tego materiału i myślę, że przesadziłeś. I sam słyszysz, że Robert na takiej diecie przygotował się na Mister Olympia. Chciałbym poznać tego trenera, który trenował Roberta i rozpisał mu tą dietę. Nawet Abus nie jest w stanie w to uwierzyć. Poważnie? Nie na niby. Jak na Mister Olympia leciałeś? No to jest dieta taka, podobna taka właśnie. Poważnie? No oczywiście, że tak. Czyli to jest dieta czempionów. No. Czempionów, będziesz czempion po tej diecie. 2500 kalorii dla chłopa 115 kg, będziesz czempion taki, że... No ja, Lebrona, Kevina Lebrona. No, miałem ty, powiedzieć. A na Fibosie ja widzimy? Ja nie dał, czego ja nie korzystam. A na Fibosie widzimy, gdzie... Ja... Przyjemy, wiesz. No, weźmiemy. Słuchaj, gdzie kupujecie to? Ale co ci? No. No i jest. No kurde, widzisz? Ogólnie i tego wszystkiego. No ja widzę, no ujebałem. Bardzo dobrze. No to rano to trzymaj. Prawdziwy trener, lekarz o wielu specjalizacjach, magik, wie, że podopiecznego waży się dopiero po ułożeniu diety. I teraz Burnejka waży Abusa. Ja ważę 114,5, patrz. Rano zawsze parę kilo. No, to
114 kg i masz 2500 kalorii na diecie. I masz 5 dni w tygodniu ciężko trenować na siłowni. Czego nie zrozumiałeś, Abus? Bo to powodzę wszystko, nie? No. 114,5. No to na 113. No, no czekaj, no 114. Studenci, no. Oddaj mi to. Kuba, 5 zł. Może mu te magiczne sarmy da jak Copperfieldem jest, Abus mu te kontenery z portu sprowadzi i wszyscy są zadowoleni. Dziękuję Ci kolego za donate'a. Pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału i myślę, że magiczne sarmy, o których zaraz będziemy jeszcze mówić, nawet w tej sytuacji mu nie pomogą. 2500 kalorii. To nic tu nie pomoże. Chyba tylko po kilku dniach pomoże tylko kroplówka na emergency. Rano 113. Nie, no łaźni. Zaraz będzie ludzi pouczał, dopytuje, jak jeść. Dopytuje się, tak. Nie, on zaraz będzie ludzi pouczał, jak jeść. Gała, słuchajcie, gała to na 100% jutro, to ma taką... Gała jutro? Nic nie wiesz, nic nie umiesz, źle trenujesz, źle jesz, wszystko będzie źle. Nie, on już wszystko wie. Krzysiu, dlaczego ty go nie pouczyłeś? Teraz się wymądrzasz. On wszystko wie. Od doktora Bugnejki, dietetyka, magika, on już wszystko wie. Ty jeszcze się zdziwisz, jak on tłuszcz zacznie zamieniać w mięsie. Ty się boisz i mu zazdrościsz, dlatego tak mówisz. A jak on zamieni ten tłuszcz w mięśnie, to zobaczysz. A jak jeszcze będziesz pyskował, to ci Robert wyłączy działanie kardio wieczorem. I wtedy będziesz płakał. Wtedy się zacznie płacz. A gdzie on? Nie wiem. Na dwójkę. Uwierzyj drogą. Gała będzie miała wykład, że robi wszystko źle. Nie ma lipy. Odcinek. Nie wiem, za który robię. Będziemy wpadać na stejki. No ja to z Robertem jestem w stałej współpracy. Zobaczymy. Tak, właśnie. Nie. Solą uważać. Jeszcze taka kwestia, jeśli chodzi o przyprawy. Z solą uważać. Dziękuję bardzo. O, widzę, że Krzysztof Radzikowski zrobił sobie zdjęcie tej diety. Też chyba będzie ją prowadził. No to nie jest, to jednak tutaj też chce wiedzę chłonąć. Krzysiu, widzę, że też chcesz wiedzę chłonąć, robić zdjęcie diety. Mądrze. Mądrze też sobie włączysz. No. Czy chcesz tak? Czy więcej tuszy? Nie. A no dobra, a powiedz mi jeszcze taka kwestia, jeśli chodzi o przyprawy. Z solą uważać, dziękuję, czy bardzo. Nie? Proszę. Robert, z solą uważać, czy nie? Solą? No. Uważać, no. Czyli mało soli. Mało soli. Sól, nie, dużo masła, mało soli. Dużo BCA, dużo izolatu. Dużo soku z cytryny, bo to wiadomo, witamina C. A z solą uważaj. Dużo sterydów, ale z solą, żeby cię nie widział. Jestem bestią, jestem bestią, a ty hejter, skończysz dziecko. Haha, czekolada. Wędkarstwo też sport. 10 zł. Patryk, mam wrażenie, że ten Bernejka to jeden z tych zawodników, co to przed snem kładzie na półce przy łóżku dwie szklanki. Jedną z wodą, a jedną pustą, bo albo mu się będzie chciało pić, albo nie. Kolego, dziękuję Ci za donate, zapraszam do dalszej części tego materiału i uważam, że się nie mylisz. Uważam, że no niestety, przykro to stwierdzić, ale masz rację. Masz rację. I sól nie. Bronek, 5 zł. Ma pan może pożyczyć 500 gramów masła? Ponieważ muszę przygotować posiłek przed porannym cardio, aby wieczorem się nie spalić. No, dziękuję Ci kolego za donate'a. Oczywiście. Zapraszam do dalszej części tego materiału. Jak ja bym miał teraz pół kilo masła, to ja bym sobie na Majorce leżał. Masło takie drogie jest. A nie mam pół kilo masła. Ale zapewne Abus już ma zapasy. Już pewnie zapasy zrobił. Także pamiętajcie, widzowie. Sól nie. Testosteron? Mhm. Masło? Mhm. BCA? Mhm. Sól nie. Testosteron? Mhm.
Na tym byśmy chyba skończyli ten materiał, analizowanie tego, ale przejdziemy do drugiego materiału. Przejdziemy do drugiego materiału, który mi szybko podesłaliście i sobie przejdziemy do o tego fragmentu. I tutaj, co ciekawe, powstał nowy hardkorowy Koksu FM. To takie radio hardkorowy Koksu powstało na kanale sportowym. Ale widzowie, zanim jeszcze, to tak jak zwykłem to robić już wcześniej, to teraz to też powiem. Tak całkiem na serio. Proszę Was, żebyście nie brali tego materiału, tego co tutaj widzicie. Mój możecie brać na poważnie, aczkolwiek cały materiał było śmieszny. Kuba, 5 zł. Czy Kiabus musi ze 160 gram masła zjeść na śniadanie z tymi jajkami, żeby to miało te 4000 kalorii? Pytanie, można do masła dodać ba albo jakąś inną odżywkę? Dziękuję Ci kolego za donate'a, pozdrawiam i zapraszam do dalszej części tego materiału. Ja tak myślę, co by zrobić z takiej ilości masła? Nic sensownego mi do głowy nie przychodzi. Nie wiem, może smarować, wcierać w siebie to masło. Nie wiem, co robić z taką ilością masła. Naprawdę, nie przychodzi mi nic do głowy. Jak ktoś z Was wie, co zrobić z taką ilością masła, to żeby dobić do tego 4000 kalorii, bo na razie mamy 2500. Tak jak Wam liczyłem, może się tam pomyliłem, 50 kalorii. Max. Ale jeżeli ktoś wie, jak dobić z 2500 do 4000 kalorii masłem, to proszę Was, żebyście napisali, co oni wymyślą. Może Robert Burnejka jako ten magik, który zamienia ten tłuszcz w mięśnie, będzie masło zamieniał w stejki. Nie wiem, coś na pewno wymyśli. Coś na pewno myśli. Ale zanim przejdziemy do następnego materiału, widzowie moi kochani, przejdę sobie tutaj na chwilkę i proszę Was i błagam Was. W liczby, jak tu jesteście, 1233. Proszę wszystkich przy okazji o zostawienie łapeczki do góry i fajnego komentarza po materiale. Ale przede wszystkim proszę Was, żebyście tego materiału nie wzięli na serio. To jest po prostu mem. Ten materiał jest memem. A Robert po tym materiale stał się największym memem w polskiej kulturystyce. To bez dwóch zdań. Ja myślałem, że gorzej być nie może. Ale przechodzimy płynnie do tego materiału i tutaj lekarz, do którego zadzwonili w Hate Parku, to nie jest Hate Park, to jest hardkorowy Koksu FM, o może tak, ale na kanale sportowym. Taka nowa seria, która chyba się nie powiedzie, coś mi się wydaje. Chyba nie będzie sukcesu, ale bo jest mało wyświetleń. Mało jest wyświetleń i chyba sukcesu nie będzie. Chyba będzie misja nieudana. Ale zadzwonili do doktora Hyckiego. Aha, czekolada. Kuba, 5 zł. Może to masło ma działać jak syntol, wtedy będzie zmieniać tłuszcz w mięśnie? O, i tu jest to. Dziękuję Ci kolego za tego donata. I to było wspaniałe. I o to mi chodziło. No. Widzowie, prawdopodobnie się myliłem co tamtego całego wcześniejszego materiału. Robert rozpuści masło. W temperaturze? Nie wiem, w jakiej temperaturze się rozpuszcza masło. Ale jeżeli to jest masło prawdziwe, takie bez dodatków, nie spread, tylko prawdziwe masło, to szybko się rozpuści. I będą to wstrzykiwać w mięśnie. Kolego, i tu szacun dla Ciebie od razu. Mówię szacun dla Ciebie. Ale ich ładnie rozpracowałeś. Coś pięknego. I będzie udawał, że o, zamienił. Że magik, że dieta działa. A będą wstrzykiwać masło rozpuszczone w mięśnie. No, to już mamy sprawę załatwioną. Tamten mój wcześniejszy materiał się nie liczy. Przechodzimy do tego materiału. Posłuchajmy. Koło, bo to co obiecywałem w Hate Parku. Poruszamy ten temat. Padł temat sarmów. Padł temat sarmów i to nie raz. Nie raz. Ja zarzuciłem Wam, między innymi Tobie, kolego, jak Ty masz na imię, Maciej Turski. Macieju Turski. Ja zarzuciłem Tobie, że
w Hyde Parku, w którym brał udział Robert Burnejka, promowaliście sarmy. I podtrzymuję, ponieważ Robert Burnejka u was na kanale powiedział, że sarmy nie mają skutków ubocznych. Możemy to odtworzyć i zobaczyć. Powiedział, że nie mają skutków ubocznych, tym samym wprowadziliście młodych adeptów kulturystyki w błąd. W sumie wszystkich ludzi wprowadziliście w błąd i kierując się moralnością Stanowskiego, który wcześniej bił Najmana za to, że Najman promuje gangsterów, chodzi tu o Słowika, to ja zażądałem, może poprosiłem o ten sposób, żeby Stanowski, z powrotem kierując się swoją moralnością nieskazitelną, zwrócił uwagę Robertowi na to, że wprowadził bezczelnie, obrzydliwie w błąd ludzi, bazując na ich krzywdzie, a więc mógł zrobić komuś krzywdę tym, że powiedział, że środki, które są niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzkiego, powiedział, że one nie mają skutków ubocznych. I tym samym właśnie ja prosiłem, może w ten sposób to będzie bardziej odpowiednie, muszę dobrze dobierać słowa, prosiłem Stanowskiego, który jest autorytetem, takim można powiedzieć wyznacznikiem moralności u was na kanale sportowym, żeby sprostował to. I teraz już widzę efekty. Efekty tego są widoczne. I zobaczymy, jak będzie to prostował lekarz, przepraszam, doktor, człowiek, do którego ja mam ogromny szacunek. Doktor Jakub Hycki będzie mówił o sarmach, które zdaniem Roberta nie mają żadnych skutków ubocznych. To posłuchajmy, co ma doktor Jakub Hycki do powiedzenia, do którego, tak jak powiedziałem, mam ogromny szacunek. Ja pisałem też trochę z doktorem, tak? Tutaj będę powtarzał zawsze doktor, tak? Bo ja do ludzi, którzy no, mają tytuł doktora, to już mam ogromny szacunek, tak? A zwłaszcza do ludzi, z którymi można zamienić kilka słów i tak naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Bo ja miałem taką przyjemność. Czyli gdzieś substancji, które pojawiają się coraz częściej w sporcie. Ty wypowiadałeś się o nich pozytywnie? Pozytywnie? Powiedział, że nie mają skutków ubocznych żadnych, a tylko same plusy. Natomiast no, też chcemy przedstawić tę sytuację naukowe. Obiektywnie i w sposób naukowy. No tak jak ja to przedstawiłem. Maciej, no możesz wymienić moją nazwę. Możesz powiedzieć, chcemy to tak przedstawić, jak przedstawił to Patryk 2703. Może przedstawisz, możesz powiedzieć Patryk Barański. O, to zabrzmi tak fachowo, który przedstawił badania na swoim kanale i przedstawił niezbite dowody, że sarmy są niebezpieczne i są zakazane w sprzedaży, do sprzedaży na terenie Polski. O. I to by było takie eleganckie, a nie takie wyślizgiwanie się, ale dobrze. Chodzi o to, żeby tylko była dobroć dobro dla widzów, tak? Nie chodzi tutaj, żeby wymieniać moją osobę. Ale miło by było. Miło by było. Dlatego jest z nami doktor Jakub Hycki, który doskonale wie, co się z czym je, gdzieś pewnie posiada wiedzę. Posiada wiedzę i to bardzo dużo. Która dotyczy tych substancji najnowszą i tego, panie Jakubie, oczekujemy. Dzień dobry, dobry wieczór. Miło, że możemy z tobą na ten temat porozmawiać. Także na początek się witamy i pierwsze moje pytanie. Co to w ogóle, Jakubie, są sarmy i jakbyś mógł tak powiedzieć elementarnie, podstawową wiedzę gdzieś przekazać, co to w ogóle jest dla tych ludzi, którzy w ogóle nie znają się na suplementacji i odżywkach w sporcie. Sarmy, co to jest? To są bezpieczne i legalne sarmy. Jak mówi Roberta strona internetowa, są to, już tu czytam, to są suplementy. Zamiast nich można, zamiast sterydów, tak, tutaj dalej, można, zamiast nich można wypróbować suplementy typu sarm. A więc, no, Robert wskazuje tutaj na swojej stronie jasno, że są to suplementy, że sarmy są bezpiecznymi i legalnymi suplementami. Tak jak tutaj mówi, bezpieczne nagłówek, wszyscy widzą z moich widzów, bezpieczne i legalne sarmy. No zobaczymy, co doktor o tym mówi, bo to jest istotne. Witam was serdecznie. Bardzo miło było się przysłuchiwać waszej... Teraz mamy dwóch doktorów. Mamy prawdziwego doktora Jakuba Hyckiego, który posiada ten tytuł. I mamy po drugiej stronie
samozwańczego, doktora, magika i dietetyka, Roberta Burnejka. W tej rozmowie przygotowałeś mnie, że rzeczywiście dzisiaj mamy mówić o sarmach. No to, co powiem na początku, to przede wszystkim sarmy to nie substancje steroidowe. Sarmy są selektywnymi modulatorami receptora androgenowego, co może brzmieć nieco enigmatycznie, ale są to takie substancje, które są pewnymi, możemy powiedzieć, że są ligandami, są takimi substancje, które mają wpływ na regulację naszych procesów anabolicznych, stąd są tak popularne, stąd też bardzo często wiele osób również w środowisku fitness, w środowisku kulturystyki wypowiada się o nich w sposób pozytywny, w superlatywach. Zasadniczo jakby nie są to substancje steroidowe i w zasadzie te korzyści wynikające ze stosowania sarmów wynikają niejako z pozbycia się pewnych potencjalnych efektów niepożądanych. Znaczy, sarmy nie są metabolizowane do dihydrotestosteronu. Sarmy nie są metabolizowane do estrogenów, więc potencjalnie wykluczamy pewne niepożądane efekty, które wynikają ze stosowania sterydów anabolicznych. Wpływają na różne tkanki, na tkankę mięśniową, na tkankę mózgową, na kości. Słuchajcie bardzo uważnie, co mówi doktor. Później przeanalizujemy pewne fakty. Stymulując procesy, bardzo często mówimy, nazywamy to procesami anabolicznymi, procesami naprawczymi, procesami regeneracyjnymi. Tutaj doktor przez chwilę używa takiego fachowego języka, tak, ale zaraz przejdziemy do skutków ubocznych. Aha, czekolada. Dominik Abus, 5 zł. Siemanko, orientuje się ktoś, czy u mnie w mieście jest jakaś sprawdzona fabryka masła? Objechałem wczoraj wszystkie markety, wykupiłem co się dało, ale wydaje mi się, że masła starczy maksymalnie do końca tygodnia. Dziękuję ci, kolego, za donata, Dominiku. Zapraszam do dalszej części tego materiału i ja nie przebywam obecnie w Polsce, także nie pomogę, nie wiem. 5 zł. Siemka Patryk, mam 3 pytania. Jaki koszt prowadzenia u ciebie? Czy warto wybrać się na trening do doktora Burnejki za 1000 zł? Czy warto kupić przed treningówkę Szmekspamp? Pozdrawiam. Dziękuję ci, kolego, za donate. Zapraszam do dalszej części tego materiału. Pozdrawiam. Oczywiście, jeżeli chodzi o prowadzenie u mnie, to zapraszam na priwa. Wszystkie dane odnośnie prowadzenia, wszystkie, można powiedzieć, informacje odnośnie prowadzenia możesz zobaczyć pod moimi materiałami, tak? Napisz do mnie na fanpage'a bądź na oficjalnej stronie www. Też znajdziesz formularz do wypełnienia. Także jeżeli chodzi o te dwa pozostałe pytania, to nie potrafię ci odpowiedzieć, bo nie znam tego Szmekspamp, tego nie znam. Nie wiem, czy warto z tego korzystać. A jeżeli chodzi o wiedzę i doświadczenia doktora Burnejki, to ja bym... Przy dużej ilości masła, jeżeli masz w domu, w lodówce, to ja bym skorzystał. Dobrze, lecimy dalej. Dosyć selektywny, w zależności posiadają. Są to substancje, które znane są od wielu lat, bo w zasadzie od lat 90. już badania nad sarmami były... Tak, od lat 90. były badania nad sarmami. Lekarz tutaj mówi... Słuchajcie, bo naprawdę lekarz, doktor mówi całą prawdę. Doktor mówi prawdę. Badania zaczęły się bardzo wcześnie, ale sarmy nigdy nie przeszły trzeciej fazy badań. A więc jak to doktor dalej powie, to nie wiemy, jakie będą dalsze skutki uboczne poza tymi, które znamy. Ale przesłuchajmy. Rozwijany. Jedyny jaki obecnie jakby problem jakby istnieje, to jest to problem, który dotyczy właśnie braku badań długoterminowych. Długoterminowych, zaraz przejdziemy do tego, o czym ja dyskutowałem tutaj z doktorem, tak? Na Facebooku, na Messengerze. Tak, to jest problem, że nie ma badań długoterminowych i nie znamy dalszych skutków ubocznych poza tymi, które już znamy. A zaraz doktor wymieni, jakie skutki uboczne znamy. I braku
pewnych standardów monitorowania tej terapii. Są dwa czynniki, a trzeci taki, że nie do końca jesteśmy w stanie ocenić, na ile te substancje, które uznajemy za same, rzeczywiście nimi są. FDA przed dwoma laty, bo 2008, no to już nie przed, przed czterema laty, bo pierwszy raport był w 2018 roku, wskazało no, pewne jakby niebezpieczeństwo występowania sarmu w suplementach i wskazywało przede wszystkim na to, że ponad połowa tych substancji no, nie jest tymi, które są deklarowane, więc jakby to w moim przekonaniu są takie jakby największe zagrożenia, bo osoby terapie sterydami analgicznymi są bardziej bezpieczne, są mniej bezpieczne od stosowania sarmów. Tutaj terapie sterydowe są bardziej bezpieczne od stosowania sarmów. Z jakiego powodu? Z tego powodu, że sterydy anaboliczne, które są dostępne na przykład w aptece, jak testosteron czy dekadrabolin, przeszły trzecią fazę badań i są dopuszczone dla ludzi, tak, do używania dla ludzi. Sarmy nigdy trzeciej fazy badań nie przeszły, a więc nie mogą być używane dla ludzi, ponieważ nie znamy skutków ubocznych dalszych, oprócz tych, które znamy. Dlaczego masło klane przyswaja się lepiej od zwykłego? Bo to jest izolat masła XT. Dziękuję Ci, kolego, za donate i pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału. Myślę, że właśnie dlatego, bo ten izolat dodajesz. Jak izolat już dodasz do masła, to już jest. To już Cię nie spali, nie przepali Ci mięśni w nocy. To trzeba lekarza jeszcze, doktora Bugnejki zapytać. Wszystko odnosi się bardziej właśnie do pewnych standardów postępowania w grupie, w perspektywie jak gdyby terapii. Długo widywać coś. O, Robertowi nie pasuje. Nie pasuje Robertowi, bo on sprzedaje te środki i mu nie pasuje. Mimo tego, że on po tym materiale on wycofał sarmy, on całkowicie zatrzymał sarmy, po czym je przywrócił po kilku dniach, ale już w mniejszej ilości. W mniejszej ilości już je przywrócił, ale wycofał, tam było z 5 sztuk, a teraz zostały chyba 3 sztuki. Co Robert nie wie, co ma robić, ale już mu nie pasuje, bo doktor już mówi źle o sarmach. To niedobrze dla Roberta. Czy będzie działo w perspektywie jak gdyby terapii długofalowego, długoterminowego stosowania tych substancji. I to są właśnie te zagrożenia, które współcześnie i w nauce, i w praktyce się przede wszystkim wskazuje. Wskazuje się, że nie wiemy, co będzie, jak już wspominałem wcześniej na swoich materiałach, nie wiemy, co będzie się działo w przyszłości z Tobą, jeżeli będziesz używał te środki, poza tym, co już wiemy, że się może dziać. Ale nie znamy dalszych skutków ubocznych, ponieważ brakuje więcej badań i te suplementy, przepraszam, nie powinienem nazywać tego suplementem. Te środki typu SARM są niebezpieczne z tego powodu, że nie znamy dalszych skutków ubocznych, które mogą wystąpić. Nie przeszły one fazy trzeciej badań, nie mogą być sprzedawane. Okej, no to tu już wiemy wszystko naukowo, natomiast jakbyś miał tak, Kuba, podsumować, bo wiemy, że istnieją jakieś skutki, jak ze wszystkim, bo... Nie jak ze wszystkim. Maciej, nie jak ze wszystkim. Nie broń tutaj Roberta, nie broń tutaj sarmów, nie jak ze wszystkim. Doktor powiedział wyraźnie. I zaraz powie Ci jeszcze raz. Może muszę Wam jakiś tłumacz zamówić, żeby Wam doktora tłumaczyć, przekładać Wam na taki język prosty. Powiedział, że nie znasz dalszych skutków ubocznych, które mogą wystąpić. To może dostać raka. Nie znasz dalszych skutków, więc nie powinieneś tego brać. To nie są środki przeznaczone dla ludzi. Nie wolno ich sprzedawać na terenie Polski. Bo tak jest. Są też pozytywy, no bo tak jak powiedziałeś, no są te pozytywy, gdzie wpływają na te procesy, które się przydają, czy w kulturystyce, czy w sporcie sylwetkowym, siłowym. Natomiast jak ty byś miał sklasyfikować, to jest warte, czy nie jest warte uwagi twoim? Czy da się tak odpowiedzieć zero-jedynkowo, że nie będzie wcale tak źle? Tak dla proste. No tak, no nie będzie wcale tak źle, no. Bierz, wcale może nie być źle. Tej osoby, czy po prostu jest tak jak ze wszystkim? Są plusy, są minusy. Słuchajcie, to nie można tak powiedzieć. No możemy spojrzeć na wyniki badań klinicznych, które do tej pory zostały zrealizowane. Występuje zwiększone ryzyko występowania zawału serca, zwiększone ryzyko występowania udarów
zwiększone ryzyko występowania uszkodzeń wątroby. Tylko że... No to Macieju, widzisz, że to po wszystkim tak nie jest. Na przykład po maśle chyba tak nie będzie. Lekarz mówi, jakie są zagrożenia. No a Burnejka wcześniej mówił, że nie ma. No lekarz mówi, że są skutki uboczne. To są konsekwencje, które nie wynikają jak gdyby ze stosowania danych substancji. Tylko to są konsekwencje, które wynikają ze stosowania określonych dawek. Teraz to jest też bardzo istotne. Ponieważ sam środek, tak jak na przykład też mała ilość trucizny, nie jest skuteczna, żeby kogoś zatruć. Ale dawka robi spustoszenie, co jest oczywiste. A Robert Burnejka tutaj dawkę zaleca. Tutaj nie trzeba daleko szukać. Robert Burnejka zaleca. Porcja, jedna kapsułka dwa razy dziennie z posiłkami. Dni treningowe i dni nietreningowe. I nawet cykl, długość cyklu tutaj Robert też poleca. Także Robert poleca już dawkę. Nie o to chodzi, że sam środek ciebie uszkodzi, sam środek zrobi tobie skutki uboczne, mała ilość, ale ilość taka, którą się stosuje już na potrzeby plusów w kulturystyce, no to już krzywdę tobie zrobi, na co już badania są, tak? Lecimy dalej. Częstotliwości czasu trwania danych substancji. Ale oczywiście oficjalnie, jak gdyby w związku z tym, że tych standardów nie ma, mówię w kontekście szczególnie jakby aktywności fizycznej, no to jakby trudno jest wskazywać na jakieś standardy bezpieczeństwa. Wiemy, że przez laty naprawdę z bardzo dużą nadzieją spoglądano na te substancje i badano je w kontekście nowotworów, przerostu gruczołu krokowego, prostaty, w kontekście sarkopenii, zaniku mięśniowego, w kontekście chorób Alzheimera, ale już z nieco mniejszym entuzjazmem, jak to było kiedyś. Naprawdę największym zagrożeniem w takim kontekście wykorzystywania tych substancji dla poprawienia potencjału regeneracyjnego jest przede wszystkim to, że nie mamy pewności co do tego, co stosujemy. Z drugiej strony oczywiście musimy mieć świadomość tego, że oficjalne organizacje jak gdyby zakazują stosowania SARM-ów. Nie są to substancje dozwolone do wspomagania w sporcie wyczynowym i nie zalecane do stosowania w sporcie amatorskim. No, to jak z substancjami, które znajdują się na listach zakazanych, natomiast też wiele... No nie wszystkie. No nie wszystkie, bo jest dużo substancji na liście zakazanej, na listach zakazanych, Macieju, które nie powodują takich skutków ubocznych, o których tutaj wspominał doktor. Więc proszę cię, nie broń już tych SARM-ów. Nie broń, bo tu nie ma już czego bronić. Ustalmy. Robert zachowuje się nie w porządku, sprzedając środki, które są niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego. I tutaj lekarz wyraźnie powiedział, ale ty nie zrozumiałeś, to może trzeba przetłumaczyć, to może lekarz i tłumacz, specjalnie dla ciebie, Macieju. Podkreśla, że najważniejsza jest po prostu wiedza, co, ile i czego, w jakim momencie i nawet niektórzy sportowcy twierdzą, że tam po 35 roku życia to na przykład... Nie sportowcy. Stosowanie i nawet niektórzy sportowcy twierdzą, że tam po 35 roku życia to na przykład stosowanie zewnętrznego testosteronu u mężczyzny jest wskazane, no bo wtedy organizm funkcjonuje w normalny sposób i dużo lepiej funkcjonuje niż na przykład bez tej dawki testosteronu. Nie. No to nie lekarze tak twierdzą, to nie sportowcy, tylko twierdzi tak twój kolega tutaj, Mateusz Borek. Posłuchajmy Mateusza. I na kogo się Mateusz powołuje? Psychiczny, żeby... Wiesz, uderzysz 2 metry i od tego zależy 10 milionów dolarów. No, no. Dokładnie. Jest to oczywiście inny towar niż dla kulturystów, ale, no, ale jest. Jest dostosowany. A powiedz nam, bo jesteśmy ciekawi, bo na przykład mój przyjaciel, doktor Chycki z Uniwersytetu, wielu uniwersytetów amerykańskich, ale przede wszystkim z AWF-u w Katowicach, uważa, że każdy facet, który kończy 30 lat, to powinien już bardzo umiejętnie pod kontrolą lekarza brać testosteron. Oczywiście, że tak. Ja... Mówisz, Mateuszu, że lekarz, że doktor, przepraszam, Jakub Chycki tak twierdzi. Patrz, ja do Jakuba napisałem. Myślę, że się nie obrazi, jak przeczytam.
jedną prywatną wiadomość, ale to w celu oczywiście sprostowania tego, co ty nakłamałeś. I myślę, że teraz tutaj Stanowski, obrońca moralności, powinien cię sprostować, że ty mogłeś wyrządzić krzywdę wielu osobom, bo ktoś skończył 30 i zaczął stosować testosteron, co jest nie w porządku. Ja tutaj przeprowadziłem rozmowę z doktorem. Posłuchajmy. Fragment wiadomości. Jeszcze mała uwaga. Wiesz, że Mateusz Borek powiedział na jednym z live, z Burnejką, że to ty powiedziałeś, że testosteron powinien przyjmować każdy, kto skończy 30 lat. Po wczorajszej wypowiedzi, chodzi o tą wypowiedź, którą ja słyszałem na materiale, wypowiedź doktora, wiem, że skłamał. Mówiłeś, że jak są przesłanki. A więc doktor powiedział do Mateusza Borka, że ktoś może stosować po 30, jeżeli są do tego przesłanki. Mateusz. I teraz tak. Odpowiedź doktora. Tak. Prosiłem, żeby nie trywializował i uważał na słowa, bo to szkodliwe. A więc Mateuszu, tak grzecznie bym cię prosił, żebyś sprostował to teraz i nie kłamał, bo to może być dla niektórych ludzi destrukcyjne. Prosiłbym cię, żebyś sprostował, bo niech to zrobi wasz król, może obrońca, król za dużo powiedziane. Obrońca moralności Stanowski. Niech to sprostuje. Ja prosiłbym was, żebyście to sprostowali, bo powołałeś się, Mateuszu Borku, na lekarza, który wcale tego nie powiedział. Więc okłamałeś widzów. I teraz już ktoś mógł tak zacząć robić. Po 30 sobie używać testosteronu. Mimo tego, że testosteron miał w normie. A więc przydałoby się teraz to wyprostować, panowie. Tak czy nie? Bo lekarz tak nie powiedział. To powołujesz się na kogoś, robisz z kogoś wariata. Borek. Robisz z kogoś wariata. A tym samym możesz zaszkodzić widzom waszego kanału. To teraz mógłbyś to wyprostować. Nie każdy, tylko lekarz powiedział, że jeżeli są takie przesłanki. I zaraz to powtórzy. Specjalnie dla ciebie. A wy to sprostujecie. Jak to jest, no, bo ja to się jeżeli, na tym... Jeżeli są takie potrzeby, to tak, z pewnością jest i to jest standaryzowane. Jeżeli są takie potrzeby, to tak, z pewnością jest. Jeżeli są takie potrzeby... Hormonalne terapie zastępczo opisują te sytuacje, te zjawiska, które wymagają zastosowania w tej chwili coraz bardziej... A więc nie każdy, tylko sytuacje, które wymagają zastosowania, jak mówi doktor, a nie każdy, jak kończy 30 lat, jak powiedział Mateusz Borek. Nowoczesnych, coraz bardziej przewidywanych pod względem farmakokinetyki substancji, które mają utrzymywać nasz poziom testosteronu na odpowiednim poziomie, a w konsekwencji wpływać korzystnie na nasze zdrowie, na nasze zdrowie psychiczne, na nasze zdrowie fizyczne. Więc jak najbardziej, no, to spektrum oddziaływania androgenów na nasz organizm jest bardzo szeroki poprzez leczenie depresji, jeżeli one pojawiały się pierwsze przypadki stosunkowo późno, jest to tak naprawdę lek pierwszego wyboru, poprzez no właśnie hipogonadyzm czy inne przypadłości, które tymi lekami leczymy. Są to leki, są to substancje, które należy stosować wtedy, kiedy są jeżeli są wskazania i potrzeby. Są to leki, które należy stosować, jeżeli są wskazania i potrzeby. A nie po 30, jak powiedział Mateusz Borek. Tutaj w tym materiale i prosiłbym Mateusz, żebyś to sprostował. Bo obejrzało to 600 tysięcy osób. Proszę cię, żebyś to sprostował. Że to było po prostu kłamstwo. Sprostujesz, to będzie fajnie. Jak nie, to niech to zrobi Stanowski. Obrońca moralności. To będzie fajne. Mi się wydaje, że moi widzowie też żądają sprostowania. Ja nie wiem, jak wy widzowie, ale ja żądam sprostowania tego kłamstwa.
powołania się przy tym na słowa lekarza, których nie wypowiedział. Ale przejdziemy sobie już ostatni fragment tutaj, przejdziemy sobie do tego fragmentu i to będzie najważniejsze. Zaraz wam opowiem, co tutaj się fajnego stało. W czasie tego materiału, w czasie trwania tego materiału, ja próbowałem się dodzwonić i zapytać Roberta wprost, dlaczego sprzedaje środki, które są zakazane na terenie Polski. Tym samym też napisałem do lekarza, do doktora, przepraszam, Jakuba Chyckiego, takie pytanie. Jakubie, mam pytanie. Dlaczego nie wspomniałeś wczoraj na kanale sportowym, że sarmy nie przeszły trzeciej fazy badań i nie mogą być stosowane na ludziach? Nie mówimy tutaj o stosowaniu w celach badawczych. Reszta wypowiedzi twoich mi się podobała. Odpisuje Jakub. Głównie z roztargnienia. Kontekst był niejasny. Zadzwonili, informując 5 minut wcześniej. Nie przygotowałem wypowiedzi. Wiesz, że Burnejka skasował wczoraj po live sarmy ze swojej strony? Odpowiada Jakub. To rozsądne. Tutaj dalej Jakub odpowiada. Może jeszcze będą rozwijać temat? Dobrze byłoby przygotować wypowiedź i pokazać, jak badania były rozwijane z krytycznymi punktami zwątpień. To mi się podoba, ale przejdziemy do tego fragmentu, widzowie moi kochani. Myślę, że Jakub tutaj, doktor Jakub, nie obrazi się, że troszeczkę tą rozmowę prywatną naszą naruszyłem, ale to w celach oczywiście zacnych, ponieważ tutaj przestrzegam moich widzów przed tym, żeby nie używali środków typu SARM. I teraz przejdziemy do tego fragmentu. Uwaga, to będzie bardzo ciekawe, gdzie ja później pisałem na czacie, bo oni ode mnie telefonu nie odebrali. Oni wiedzą, że jak ktoś z Anglii dzwoni, to siedzą cicho jak w łodzi podwodnej. Jak w łodzi podwodnej, w którą leci torpeda. Tak cicho siedzą. I nigdy ode mnie telefonu nie odebrali. No to pisałem wiadomość na czacie. A moi widzowie, za co bardzo im dziękuję, ponawiali. Za co bardzo wam dziękuję. Aż w końcu jeden z widzów, Łukasz, jeden z moich widzów, który skontaktował się ze mną na Instagramie, sam zadzwonił. I już z Polski odebrali. I Jakub zadał moje pytanie. Świetnie. I to mi się podoba, takie działanie. Nie zmieniajcie miejsca zamieszkania. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, cześć, Łukasz z tej strony. Cześć, witamy. Witam Maćku, witam Robert. Ja chciałem wrócić do pewnego tematu, który na początku został poruszony odnośnie farmów. I odebrałem takie wrażenie, jakbyście troszeczkę w pewnym sensie jakaś promocja tych specyfików nastąpiła. Ja też odebrałem takie wrażenie, że na kanale sportowym nie zrozumieliście dobrze lekarza, doktora, przepraszam, Jakuba Chyckiego i dalej staraliście się pokazywać jakieś dobre strony nie suplementów, tylko tych środków, tak? Co więcej, Robert, chciałbym, żebyś trochę więcej na ten temat powiedział, ponieważ na swojej stronie Burnejka Sport sprzedaje właśnie te specyfiki, promując jako bezpieczne i legalne farmy. Tak, Robert sprzedaje te sarmy dokładnie tutaj, na tej stronie i nazywa je suplementami. A więc zamiast nich możesz wypróbować suplementy typu SARM, a więc wyraźnie suplementy typu SARM. Przechodzimy tutaj. Przy czym z tego, co ja wiem, no to te środki są niedopuszczone do stosowania na ludziach. Co więcej, są one reklamowane jako SARMy. No Robert, no nie rób takiej miny. Jakby ci ktoś do miski z masłem narobił. Nie spodziewaliście się tego pytania? Nie spodziewaliście się. Mimo tego, że ja pisałem swoje pytanie, daliście mi shadowbana za to, że ja chcę bronić młodych adeptów kulturystyki i ich zdrowia. To wy mi za to daliście shadowbana. Tutaj na kanale sportowym. Ale Łukasz zadzwonił, jeden z moich widzów. I tak zadał pytanie. I tak, Robert, musisz to przełknąć. Przełykaj dalej.
dla sportowców, które, jak też wiemy, są niedopuszczone, znaczy są stosowane jako, uznawane jako doping w sporcie. No chciałbym, żeby Robert troszeczkę więcej na ten temat powiedział i jak on się do tego zapatruje. Po pierwsze... Robert ma odpowiadać, a nie ty, Maciej. Macieju, ty nie byłeś pytany. Tylko Robert był pytany. To co się wtrącasz? Na początek. Robert był pytany, a nie ty. Warto wyjaśnić, bo ja tylko dodam, że było powiedziane, że to są substancje, które mogą znajdować się na listach zakazanych i też rozmawialiśmy o tym, że gdzie... ja też nie reklamuję tych substancji, Dodam, nikt tu tego nie reklamuje, tylko to substancje, to napisane na stronie. No na własny użytek, na eksperymentalny. Nie ma na stronie napisane, że na eksperymentalny. Gdzie jest to napisane, że na stronie, że jest na eksperymentalny? W którym miejscu, Robert? Czemu kłamiesz? Czemu kłamiesz w programie na żywo jest napisane, że są to bezpieczne suplementy. Być może niektórzy kulturyści mieli pokusę, by skorzystać ze sterydów. Jednak zdecydowanie nie warto tego robić. Mnogość efektów ubocznych przekreśla jakiekolwiek zalety. Zamiast nich można wypróbować suplementy typu SARM, należące do niesteroidowych związków aktywnych. W przeciwieństwie do sterydów są one pozbawione efektów ubocznych. Robert, pozbawione efektów ubocznych. A lekarz co powiedział? Doktor co powiedział? Jakub Chycki. Co powiedział? Czemu kłamiecie? O co tutaj chodzi? O co chodzi? Użytek. To nie są promowane jako suplement diety? Nie są promowane jako suplement diety? Tak samo jak ty zrobiłeś dobrą dietę. Tak samo nie są promowane jako suplement diety. Jak nie są promowane jako suplement diety? Jeszcze raz, jak byk. Kto ci to pisał? Suplementy typu SARM. Jeszcze raz. Suplementy typu SARM. Robert, patrz na mnie. Suplementy. Suplementy typu SARM. Eksperymentalny użytek to nie są... Eksperymentalny to ty sobie eksperymenty rób na kim innym, a nie na młodych adeptach kulturystyki. I na ich zdrowiu, i na ich życiu. Eksperymenty sobie rób gdzie indziej. Promowane jako suplement diety. Talny użytek to nie są promowane jako suplement diety. Nie, wcale. Wcale nie. Wcale. A my tego z widzami nie widzimy. Widzowie, widzicie to? Suplementy typu SARM. O co tutaj chodzi? Robert, o co tutaj chodzi? Sraczka informacyjna. RZUN 86. 20 zł. Robisz dobra robotę, Patryk. Podziwiam twoja mądrość w temacie sportów sylwetkowych i umiejętność jej przekazania. Mądrego dobrze posłuchać. Dużo zdrowia dla ciebie i żony. Dzięki tobie kulturystyka jest sportem mądrzejszym. Dziękuję ci, kolego, za donata. Pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału. Bardzo mi miło. Naprawdę mega fajnie, jak ktoś daje taki komentarz. Daje takiego donata, mega fajnie. I o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby nie wiadomo jaki szał zrobić, żeby Robertowi zepsuć interes, bo Robert myśli, że ja chcę mu zepsuć interes. Nie, Robert. Ja nie chcę, żebyś ty robił eksperymenty na ludziach, sprzedawał środki jako eksperymentalne, mówił w programie na żywo, że nie promujesz tego jako sarmy, a wszyscy tutaj widzimy, jak jesteśmy w liczbie 1155, Robert. Wszyscy tu widzą jak byk. Zamiast nich można wypróbować suplementy typu SARM. Robert, my to widzimy. Ty to promujesz jako suplementy. Co z tego, że ci zostały 3? Ty myślisz, że jak zmniejszysz ilość, to nikt tego nie zobaczy? Było 5, zostawiłeś 3. Gdzie ja mam zapisane, jak było 5? No co, że my jesteśmy ślepi, mamy klapki na oczach? O co chodzi, Robert? O co chodzi? Lecimy dalej. Tu jest tylko... Niedopuszczone do użytku przez ludzi. Są do badań, tak? Do research, do badań, ale jest dopuszczony do użytku. Nie są dopuszczone. Nie można ich sprzedawać, Robert, w Polsce jako suplementy. Masz prawo, ustawę, uchwałę taką. Przecież ja tą uchwałę pokazywałem z siebie na live i ty się z tym zapoznałeś. Tylko ty teraz grzniesz głupa, że ty tego nie wiesz. Co jeszcze powiesz? Co? Co powiesz, Robert? No mów. Mów, daj nam więcej tej sraczki informacyjnej. No mów, co powiesz? Ludzie do badań. Jak chcesz, bierzesz na swoje ryzyko i po prostu to stosujesz.
No i jak na swoje ryzyko? Jak mówisz, że ryzyka nie ma? Przecież u ciebie na stronie pisze, że bezpieczne i legalne. To o co chodzi? Rozpisujesz dawkę i mówisz, że to jest do eksperymentalnych? To ty mówisz ludziom, jak wykonywać eksperymenty, tak? Robert to jest też naukowiec. Przepraszam was, on nie jest tylko lekarzem, ale jest też naukowcem. Mówi, jak wykonywać eksperymenty. Zobaczcie, Robert podaje dawkę eksperymentalną. Dawka eksperymentalna to jest 10 mg, jedna kapsułka, dwa razy dziennie. I prowadzisz na sobie eksperyment. I wcale to nie jest promowane jako suplementy. Wcale. Ja nie wiem. Naprawdę. Naprawdę ja nie wiem. Ja już się gubię w tym, Robert. Wiesz, a to jest badanie zrobione już przez lata, jak pan doktor to wspomniał. Pan doktor wspomniał, że badanie nie zostało zakończone, Robert, i nie znamy dalszych skutków ubocznych. Nie kłam. Lata 80. Badania za to świetnie wszystko działa. Nic nie ma świetnie. Doktor powiedział wyraźnie o skutkach ubocznych. Robert, nie kłam. Nie kłam, Robert, bo kłamiesz cały czas. Po co kłamiesz, Robert? Po co kłamiesz? Jak wszyscy mogą to zobaczyć? O co tutaj chodzi? Przecież to nikt nie musi być wcale przebiegły, tak jak ja, bo ja myślę, że jestem przebiegły. Może się mylę, ale wcale nikt nie musi być taki przebiegły. Wystarczy, ktoś zobaczył ciebie na stronę, o tutaj, ten opis i porówna z tym, co ty tu mówisz. Oczywiście, jak będziesz brał dawki, cokolwiek przesadzisz, no to... Przesadzisz cokolwiek. No Robert, powiedz coś z sensem. Powiedz coś z sensem. Jak będziesz brał dawki cokolwiek. Dawki cokolwiek, to jakie są dawki? Tak jak ty go spisujesz u siebie na stronie? No efekty z tego wszystkiego wyjdzie, nie? Ale to są... Rzeczy, które może... No, wykrztuś, no. No wykrztuś, Robert, to. Z kim wyjdzie, nie? No. Ale to są rzeczy, które możesz sobie używać na własne ryzyko. Na własne ryzyko możesz używać, no dalej. A moim zdaniem i zdaniem uchwały nie możesz używać na własne ryzyko. Bo są zakazane w Polsce. Jakby użytek na taki, wiesz... No na jaki? No na jaki użytek? No na jaki, powiedz, Robert? Ryzyko. Jakby użytek na taki, wiesz, badawczy więcej, nie? No badawczy, tak. To jest dokładnie napisane, także do nikt nic nie promuje. Z tego, moi drodzy, wiecie co będzie? Leczo! Pizja Mao, 50 zł. Patryk, witam cię serdecznie i zapraszam do dalszej części mojego donata. Ty i Szmeksi razem na live musicie się spotkać i przeprowadzić przegląd kulturystycznej sceny YouTube. Uszanowanie. Dziękuję ci, kolego, za donata. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do dalszej części tego materiału, aczkolwiek zaraz skończymy. Bo widzisz, że z Robertem nie mogę się dogadać. Nie mogę, bo sraczka informacyjna, nie mogę się dogadać. Może zaraz dojdziemy do jakichś wniosków. Czekolada. Sebastian Wabnic, 5 zł. Pozdrawiam serdecznie, Patryk. Fajny, długi live, podoba mi się. Dziękuję ci, kolego, za donate. Pozdrawiam serdecznie, zapraszam do dalszej części tego materiału. I tak jak powiedziałem, ten live na pewno będzie dłuższy. No już jest dłuższy, bo już trochę trwa. Ale jak wam się podoba, jeszcze nie musicie iść spać, to jest fajnie. Ja też jeszcze nie jestem zmęczony. Aczkolwiek delikatnie doktor, dietetyk, magik, który zamienia tłuszcz w mięśnie, delikatnie mnie męczy. I jeszcze jest naukowcem, bo sprzedaje suplementy, które... Przepraszam, to nie są jego zdaniem suplementy, ale na stronie ma napisane, że to są suplementy, ale na stronie ma napisane, że mówi, że to nie są do użytku dla ludzi, ale to nie są suplementy, a na stronie ma napisane, że to są suplementy, podaje dawkę i jeszcze mówi, że to jest tylko do względów badawczych do użycia. Naprawdę nie wiem, sraczka informacyjna, ale lecimy dalej. Może coś więcej z siebie wykrztusi po tym pytaniu, które zadał jeden z moich widzów. I na siły nie wciska, także wiesz, no trochę pytania, jakby na... z tej strony tam wiesz. Nie? No co Robert? Co Robert? No zamieszałeś się, nie wiesz co masz odpowiedzieć, nie? No bo głupio, no. No głupio wyszło, nie? Że mój widz zadał mi tobie moje pytanie, no, które ja spamowałem u was na czacie. Wy mi daliście Shadowbana. A on zadzwonił i tak zadał. I głupio, nie? Bo na żywo było, nie wiesz jak masz odpowiedzieć. Sprzedajesz środki, które są zakazane w Polsce uchwałą, które są niebezpieczne dla życia.
i zdrowia ludzkiego. I nie wiesz, co odpowiedzieć. No też bym się głupio czuł. Ja ci powiem, że ja się głupio, a teraz czuję, jak ciebie słucham. Także wiesz, no trochę pytania jakby z tej strony tam, wiesz, nie za bardzo takie tutaj naciskane, nie? Naciskane, no, ten świetny. Z tej strony tam, wiesz, nie za bardzo takie tutaj naciskane, nie? Jak Walduś Kiepski, no, naciskane nie za bardzo, no. Ale co odpowie nam Maciej? Maciej, ratuj go, bo chłop nie wie, co się dzieje, ratuj go. Czy ja dziękuję za takie słowa i wydaje mi się, że dobrze to po prostu wybrzmiało, że jest to, żeby po prostu takie, powiedzmy, potencjalni klienci, żeby byli doinformowani, tak? No oczywiście, jest wszystko napisane dokładnie. To wiesz, to... Ja wiem, że byli doinformowani, tak? No oczywiście, jest wszystko napisane dokładnie i to wiesz. To... Ja czytałem. No jest wszystko napisane dokładnie, Robert, to jeszcze raz, dokładnie. Być może niektórzy kulturyści mieli pokusę, aby skorzystać ze sterydów, jednak zdecydowanie nie warto tego robić. Mnogość efektów ubocznych przekreśla jakiekolwiek zalety. Zamiast nich można wypróbować suplementy typu SARM, należące do niesteroidowych związków aktywnych. W przeciwieństwie do sterydów, są one pozbawione efektów ubocznych. Są jednak przeznaczone raczej dla użytku dla bardziej zaawansowanych sportowców. A więc suplementy typu SARM, Robert, Kamil my z wiemy. Warszawa, 5 zł. Oglądam live i wiedziałem, że skądś kojarzę tą twarz i te piersi. Myślałem, że luksuria z teledysku Donatana, która ubijała masło w Słowiankach, została kulturystką. Dziękuję ci, kolego, za donate'a. Pozdrawiam, zapraszam do dalszej części tego materiału. Masz rację. Masz rację. I tak, jeszcze kończąc jeszcze chciałem coś powiedzieć. I tu naprawdę jestem zniesmaczony tym, że tutaj gościu, który powinien być obiektywny, Maciej Turski, kłamie też. Po prostu, Macieju, kłamiesz. I mówię to z pełną odpowiedzialnością. Kłamiesz i jeszcze raz kłamiesz. I ja to teraz udowodnię. Byli doinformowani, tak? No oczywiście, jest wszystko napisane dokładnie i to wiesz. To... Ja czytałem ten opis, no. Czytałeś ten opis. Czytałeś ten opis, Macieju. Ja przed chwilą ten opis pokazałem. Czemu kłamiesz? Ja przed chwilką ten opis pokazałem, tutaj jest ten opis, Macieju. Czemu ty tak kłamiesz? I mówisz, że czytałeś ten opis. Kto ci kazał kłamać? Robert, nie czytałeś tego opisu. Gdybyś czytał ten opis, to byś wiedział, że Robert tutaj głupoty gada i byś mu zwrócił uwagę. Zwróciłbyś mu uwagę, nie pozwoliłbyś, żeby gadał głupoty i kłamstwa, żeby kłamał na live'ie. Tym samym szastał sobie zdrowiem i życiem młodych adeptów kulturystyki. Po prostu skłamałeś teraz i powinieneś to wyjaśnić, przeprosić widzów. Że skłamałeś. No oczywiście, jest wszystko napisane dokładnie i to wiesz. To... Ja czytałem ten opis, No. Dokładnie. Czytałeś, no. No. Smutno się zrobiło, nie, Macieju? Czytałeś, nie? Nie wiesz, co masz powiedzieć. Brudka zmarszczona. Nie wiesz, co masz powiedzieć. Super. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Samych sukcesów życzę. No. Pozdrawiam. Cześć, dzięki. Cześć. No i widzisz, na koniec do tematu, który był. Tutaj widzowie moi kochani, jest to straszne, że na kanale sportowym są podwójne standardy. Kłamie się na temat czegoś, co może zagrażać ludzkiemu zdrowiu i życiu. A tak naprawdę z drugiej strony Stanowski atakował Najmana za promowanie Słowika. Ale Słowik teraz już nikomu nie zagrozi. A te środki SARM mogą komuś zaszkodzić. I tutaj jeszcze raz przywołuję obrońcę moralności Stanowskiego, żeby się tym tematem zajął i bronił moralności, bronił zdrowia i życia młodych adeptów kulturystyki. Bo jest to po prostu niestosowne. Niestosowne, co tutaj się dzieje. Przede wszystkim chciałbym podziękować też Łukaszowi, który zadzwonił, zobaczył, że moje pytanie jest zadawane, zobaczył, że oni ignorują moje pytanie, chcieli już sobie na Twitcha przechodzić, a tutaj nie. Łukasz zadzwonił i zadał pytanie. I to mi się podoba. Takie działanie mi się podoba. I później napisał do mnie Łukasz, za co też dostał wielką pochwałę ode mnie, za to, że zadzwonił
i zapytał. Z tego powodu, że to jest człowiek, Łukasz też na 100% jest człowiekiem, który nie lubi, jak się kłamie w kwestii, jak się kłamie i na szali jest zdrowie i życie ludzkie. Ja też tego nie lubię. Zwłaszcza jak ktoś chce sobie zrobić interes, to Robert mógł przewidzieć, że jak pójdzie tutaj do kanału sportowego, to ktoś go zapyta o to, co ja wcześniej mówiłem, że sprzedaje niebezpieczne środki dla życia i zdrowia ludzkiego. I jeszcze raz, Robercie Burnejka, przywołuję cię, żebyś nie sprzedawał środków, które nazywasz sarmami, które nazywasz, przepraszam, suplementami i są one niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzkiego, tak jak powiedział dr Jakub Chycki. Dziękuję wam wszystkim za to, że byliście ze mną na tym live'ie. Dobrnęliśmy do końca. Powiem wam szczerze, że fajnie, bardzo fajnie, mimo tego, że ładnie ciągnęliśmy tego. I z tego, moi drodzy, wiecie co będzie? Leczo! Pizjamao, 50 zł. Językowa padaczka, jakby trzymał młot pneumatyczny i starał się wypowiedzieć, krew mnie zalewa, jak słucham tego badziewa. No, ja ci powiem szczerze, dziękuję ci za donata, pozdrawiam serdecznie. Powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o Burnejkę, o Roberta Burnejkę, no to nie bój się, on potrafi się wysłowić, tylko że no, jak widać, interes i zarabianie kasy na niebezpiecznych środkach mu to przyćmiło. Przyćmiło. Mało tego, tutaj, widzowie moi kochani, na Strong Ekipie też dostałem Shadowbana. I oni pewnie myślą, że ja się tym martwię. Dla mnie, panowie, to jest śmieszne. Bo tu jest mój komentarz, którego nie widać. Są dwa polubienia i tego komentarza już nie ma. I teraz wszystkim widzom udowadniam, że daliście mi Shadowbana. Za co mi daliście tego Shadowbana? Bo powiedziałem, że Krzysztof Radzikowski sprzedaje sarmy, że reklamuje sarmy, przepraszam. Za to dostałem tego Shadowbana? Za obronę zdrowia i życia młodych adeptów kulturystyki. Wy mi daliście Shadowbana. Bo zwróciłem uwagę Krzysztofowi, tak? Radzikowskiemu, że reklamuje sarmy na Instagramie. Mnie tam zablokował i tutaj mi daliście Shadowbana. No za co? Bo nie widzę tu wyzwisk, nie widzę tu żadnego ubliżania. Za co poszedł ten Shadowban? O co chodzi, panowie? Bo interes, tak? Tu Robert Burnejka sprzedaje sarmy. Krzysztof Radzikowski reklamuje sarmy. Kasa się liczy, tak? A zdrowie młodych? Gdzie tam? Bo kto o tym powie, jak nie Patryk? Kto o tym powie, jak nie Patryk? No nikt. No nikt. Dziękuję wam, widzowie kochani. Ktoś tam napisał, że przysnął. Dziękuję wam, widzowie kochani, za to, że byliście ze mną na tym live'ie. Dziękuję wam za tak gorliwy udział i naprawdę bardzo to szanuję. Bo teraz jest taka sytuacja, oni o tym wiedzą, że jak ja gdzieś wchodzę, na przykład jak ostatnio byłem na czacie, na kanale sportowym, to mega fajnie, jak moi widzowie ponawiali pytanie. Bo ja napisałem, żeby ponawiać pytanie. A oni, taki mnie w smak było, żeby to pytanie przeczytać o sarmach. I mega takie wsparcie poczułem, jak ten jeden z widzów, Łukasz, którego pozdrawiam, zadzwonił i mimo wszystko zadał to pytanie. To mega sprawa, fajne działanie, naprawdę. I to nie o to chodzi, tak jak powiedziałem, że o, zepsujemy Robertowi interes sarmowy, sprzedaży nielegalnych środków na terenie Polski. Nie, bo oni mi tak później, wcześniej czy później się sanepid zajmie. Ale chodzi o to, że stajemy w obronie życia i zdrowia. Że to po prostu nie powinno być sprzedawane. Tak? O to tutaj chodzi. Dziękuję wam wszystkim za udział jeszcze raz. Pozdrawiam serdecznie i dobranoc chyba wypadałoby powiedzieć. Myślę, że następnego live'a zrobimy chyba w tygodniu.
A może i w niedzielę zrobimy następnego live'a. Zobaczymy. Patryk, za to, że jako jedyny mówisz prawdę o tych kłamcach, którzy zarabiają na naiwności. Dokładnie, za to dostaję te shadowbany. Te shadowbany dostałem. Nie, na pewno dostałem shadowbana tam na stronkę Kipie za to, że zwróciłem uwagę Radzikowskiemu, że reklamuje Sarmy. Za to. Bo przecież oni teraz mają dużą widownię, fame jest, ale zaraz widzów może nie być. A wszyscy zapamiętamy, kto reklamował te niebezpieczne środki. Jakiś donate podobno przeoczyłeś. Zaraz zobaczymy, czy przeoczyłem donate. Paweł 90. 10 minut temu. Nie wydaje mi się. Aha, tutaj o Szmeksem, tak? To jest ten donate. Zaraz zobaczymy, odpowiem. Jak przeoczyłem, to najmocniej przepraszam. Tak, to chyba to. Ale o Szmeksem chyba odpowiadałem. To jest chyba ten donate, 9 minut temu. Że jestem otwarty na... Jestem otwarty na jakieś współpracę, jeżeli chodzi o youtuberów. Jeżeli ktoś by chciał zrobić jakąś tam debatę czy coś takiego, to jestem oczywiście otwarty. Tak? To nie ma dla mnie żadnego problemu, jeżeli chodzi o ten donat. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. I pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w niedzielę bądź w tygodniu. Aż przykro mi się z Wami żegnać, bo jeszcze widzę, że 1000 osób mnie J. Bergoglio. Ogląda. 5 zł. Super program. Prośba mów zamiast na przykład 40 gram, 40 gramów. Słowo gramy się odmienia. Zgadza się. Pozdrawiam. Zgadza się. Przepraszam Cię, kolego. Przepraszam wszystkich za... Tam jakieś językowe niedociągnięcia, za jakieś może nie za dobrze dobrane słowa niekiedy, tak? A to z tego powodu oczywiście, kolego, dziękuję za donata i pozdrawiam. Zapraszam do dalszej części tego materiału, aczkolwiek chyba nie ma już sensu zapraszać do dalszej części, bo już kończymy. I to chyba się też bierze z tego, że wiesz, mnie już długo nie ma w Polsce. Ja w Polsce już nie mieszkam, no trochę lat, a po polsku tylko rozmawiam z żoną. Także takie mi się wydaje, że błędy to nie są duże błędy. Mateusz, tak? Ale przepraszam. 20 zł. Siema Patryk, jakie ćwiczenia na barki robisz, bo u mnie klata siedzi, łapy też spoko, ale barki miniaturowe jakieś. Dziękuję Ci, kolego, za donata, pozdrawiam serdecznie i przede wszystkim robię wyciskanie na głowy hantle, robię żołnierskie, co tam jeszcze robię? Wznosy Major, bokiem, wznosy 5 przodem, złotych. Wolny cielny. Siema, pchasz się chyba do kanału sportowego, nie bronię ich, ale ile przyjmujesz przeroznych substancji, opowiedz co o tym podro. Dziękuję Ci, kolego, za donata. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam. No może już nie zaproszę do dalszej części tego materiału, bo to będzie głupie, zaraz kończymy. Ale nie pcham się do kanału sportowego i naprawdę nie interesuje mnie kanał sportowy. Ja dzwoniłem do kanału sportowego, żeby sprostować kłamstwa Burnejki, ale oni się bali odebrać. Wiedzieli, że numer jest z Anglii i nie odbierali po prostu. A zresztą ja napisałem, niepotrzebnie to zrobiłem, że wtedy napisałem, z jakiego numeru dzwonię. I chciałem, żeby oni odebrali, żeby widzieli, że to jest mój numer, tak? Gdzieś tam w reżyserce. No oni specjalnie później już tego nie odbierali, co jest oczywiste. Więc to było niepotrzebne. Ale nie pcham się do kanału sportowego, naprawdę. Jest mi to niepotrzebne. Całkowicie. Dobrze, widzowie, przypineczka i... Przypinka. Łapa siedzi. I na razie cześć. Do zobaczenia na następnym live. Dobranoc. Dobranoc. Przyjemnych snów, żeby Wam się jajka nie śniły i te duże ilości jajek i duże ilości masła. Żebyście mięśni nie pospalali. To podstawa. Na razie cześć. Pozdrawiam.